Das Leben des Christen findet in verschiedenen Bereichen statt. Życie chrześcijanina ma miejsce w różnych obszarach. Heute morgen in der Jugendstunde hatten wir mehr ein Thema von dem persönlichen Bereich. Dzisiaj rano na godzinie młodzieżowej zajmowaliśmy się bardziej tematem osobistym. Gestern Abend in Grabów war es mehr ein Thema für den Bereich des Hauses, der Familie. Wczoraj wieczorem w Grabowie był to bardziej zakres tego obszaru domu, rodziny. Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, wo der Christ im Leben zusammen mit anderen Gläubigen gesehen wird. Dzisiaj zajmiemy się tematem, gdzie chrześcijanin bardziej jest widoczny w tej społeczności z innymi wierzącymi. Die Überschrift für diesen Nachmittag lautet Zucht im Haus Gottes. Temat nad dzisiejszym czasem brzmi karność w domu Bożym. Dieses Wort Zucht kommt von aufziehen oder erziehen. Ta karność, to słowo pochodzi od wychowania. Da merken wir, das ist eigentlich ein Thema, das wir ganz nötig haben. I też możemy zauważyć, że to jest temat, którego potrzebujemy. Gott erzieht uns in unserem Leben. Bóg wychowuje nas przez całe nasze życie. Und in seiner Zucht und auch in der Zucht, die wir untereinander ausüben, gibt es verschiedene Aspekte. I również w tej karności, którą my wykonujemy, czy w karności w naszym życiu, są różne aspekty. Es gibt eine vorbeugende Zucht. Jest karność zapobiegająca. Es gibt eine zurechtbringende Zucht. Jest karność, która przywodzi nas na właściwe miejsce. Und es gibt auch eine reinigende Zucht. I jest również karność oczyszczająca. Wenn in der Versammlung Gottes keine Zucht mehr ausgeübt wird, jeśli w zgromadzeniu Bożym nie będzie wykonywana ta karność, dann wird es nicht mehr lange dauern und wir hören auf, ein Zusammenkommen zum Namen des Herrn Jesus zu sein. To nie będzie to długo trwało i przestaniemy zgromadzać się do imienia Pana Jezusa. Aber die gleiche Gefahr besteht, wenn die Zucht nicht mehr gottgemäß ausgeübt wird. Ale dokładnie to samo niebezpieczeństwo istnieje, jeśli ta karność nie będzie wykonywana zgodnie z wolą Bożą. So wollen wir den Herrn bitten, dass er uns aus seinem Wort etwas zu diesem Thema zeigt. I chcielibyśmy Pana prosić, aby nam coś w swoim słowie na ten temat pokazał. Wir haben ja gesungen davon, dass sein Wort nie vergeht. Myśmy też śpiewali o tym, że Jego słowo nigdy nie przemija. Wir haben auch gesungen, dass wir uns gerne ganz treu und fest an sein Wort halten möchten. I też śpiewaliśmy, że chcemy chętnie poddawać się pod Jego słowo i wiernie się Go trzymać. Und das wollen wir jetzt auch bei diesem Thema tun. I chcemy też to zachowywać, rozważając ten temat. Wir lesen zunächst einmal einleitend drei Verse. Najpierw celem wprowadzenia trzy wiersze przeczytamy. Der erste Vers aus Psalm 93. Psalm 93, Vers 5. Pierwszy wiersz, Psalm 93, Vers 5. Vers 5. Deine Zeugnisse sind zuverlässig und deinem Wort geziemt Heiligkeit. Psalm 93, piąty wiersz. Świadectwa Twoje są godne wiary. Ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy. Z tego wiersza możemy się nauczyć dwóch rzeczy dotyczących naszego tematu. Pierwsze, każda karność musi być zgodna ze Słowem Bożym. Die Zeugnisse oder Worte Gottes, die sind zuverlässig. Słowa Boże są godne zaufania, czy godne wiary. Und sie behalten ihre Gültigkeit. I one zachowują swoją ważność. Die Maßstäbe in dieser Welt ändern sich. Miary tego świata zmieniają się. Das Empfinden des Menschen, was gut und böse ist, ändert sich. Odczucia człowieka, co jest dobrem, co jest złem, to też się zmienia. Aber Gott ändert sich nicht. Ale Bóg się nie zmienia. Und auf sein Wort wollen wir uns stützen. I chcemy opierać się na Jego słowie. Das zweite ist, drugą rzeczą jest dem Haus Gottes geziemt Heiligkeit. Domowi Bożemu przynależy świętość. Gott selbst wohnt in seinem Haus. Sam Bóg mieszka w swoim domu.
Und deswegen muss es in seinem Haus in Übereinstimmung sein mit der Heiligkeit Gottes. I dlatego też w jego domu musi być zgodność co do tej świętości Bożej. In deinem Haus gelten doch auch bestimmte Regeln. W twoim domu też obowiązują pewne zasady. Und du achtest darauf, dass es in deinem Haus so ist, wie es zu dir passt. I zwracasz na to uwagę, by w twoim domu było tak, jak tobie się to podoba. Und im Haus Gottes wohnt der Heilige Gott. W domu Bożym mieszka święty Bóg. Deswegen müssen wir dieser Heiligkeit Rechnung tragen. I dlatego musimy zachowywać tą świętość, która tam obowiązuje. Dieser Gott ist zu rein von Augen, um Böses zu sehen. Ten Bóg ma zbyt święte oczy, by patrzeć na zło. Und deshalb muss Böses aus seinem Haus entfernt werden. I dlatego zło musi być oddalone od jego domu. Das ist der eine wichtige Gedanke bei jeder Form der Zucht. To jest jedna z tych bardzo ważnych myśli przy każdej formie karności. Dass die Heiligkeit Gottes in seinem Haus aufrechterhalten bleibt. By świętość Boża była pod każdym pozorem zachowywana. Dann lesen wir einen Vers aus 1. Timotheus 1. Przeczytajmy następnie wiersz z 1. Tymoteusza, pierwszy rozdział. 1. Timotheus 1, Vers 1. 1. Tymoteusza, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej. In diesem ersten Brief an Timotheus geht es um das Verhalten im Haus Gottes. W tym pierwszym liście do Tymoteusza chodzi o nasze zachowanie w domu Bożym. Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus, damit weiß, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Paweł pisze ten list do Tymoteusza, byśmy wiedzieli, albo by odbiorcy listu wiedzieli, jak należy się zachowywać w domu Bożym. Und in diesem Haus wohnt Gott, das haben wir gesehen. I w tym domu mieszka Bóg, to już widzieliśmy. Und Gott hat Autorität in seinem Haus. I Bóg ma autorytet w swoim domu. So fängt an, nach Befehl Gottes. I tak on też tutaj pisze, z rozkazu Boga. Aber in seinem Haus ist Gott auch gekannt als Heiland Gott. Ale w tym domu Bóg jest też znany jako Bóg Zbawiciel. Dieser Heiland Gott will, dass alle Menschen errettet werden. I ten Bóg Zbawiciel chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Und dieser Heiland Gott will, dass einer, der auf einem falschen Weg ist, dass zurechtkommt. I ten Bóg chce, by ktoś, kto jest na złej drodze, zawrócił z niej. Und da merken wir eine zweite wichtige Sache bei jeder Form der Zucht. I zauważamy drugą rzecz przy każdej karności. Es geht um Zurechtbringung, um Wiederherstellung. Chodzi o przyprowadzenie czy przywrócenie na to właściwe miejsce. Das ist das, was dieser Heiland Gott wünscht. To jest właśnie to, czego sobie życzy ten Bóg Zbawiciel. Und jede Zucht muss in Übereinstimmung sein mit der Heiligkeit Gottes. I ta karność musi być zgodna ze świętością Bożą. Aber auch mit diesem Gedanken, dass Gott ein Heiland Gott ist. Ale również w tej myśli, że Bóg jest Bogiem Zbawicielem. Dann lesen wir einen dritten Vers aus 1. Petrus. Trzeci wiersz z 1. Piotra. 1. Petrus 4, Vers 8. Czwarty rozdział, ósmy wiersz. 1. Piotra 4, 8. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Petrus schreibt uns davon, dass Gott in seinen Regierungswegen mit den Menschen handelt. Piotr pisze nam o tym, że Bóg w swoich drogach działa z człowiekiem. Der heilige Gott, der schaut vom Himmel auf die Erde und sieht die Menschen. Ten święty Bóg patrzy z nieba na ziemię i widzi ludzi. Und handelt mit ihnen entsprechend ihres eigenen Verhaltens. I on działa z tymi ludźmi odpowiednio do ich zachowania. Jetzt sieht Gott die Gläubigen, wie sie zusammen sind. I widzi wierzących, którzy są razem zgromadzeni. Und dann kommt Sünde vor. I przychodzi grzech. Dann muss Gott das richten. I Bóg musi ten grzech osądzić. Aber jetzt sieht Gott, wie diese Gläubigen Liebe untereinander haben. Ale też ten Bóg widzi, jak ci wierzący miłują się wzajemnie. Und wie sie in Liebe gegeneinander diese Sache, die vorgefallen ist, Gott gemäß in Ordnung bringen möchten. I widzi też, jak oni chcą
według Bożych praw tą rzecz, która się przydarzyła i też miłości wzajemnej uporządkować. Er sieht, wie da Bemühungen sind, zu überführen. On widzi ich starania, jakich oni dokładają, by to przeprowadzić. Bemühungen, dass die Sache bekannt und in Ordnung gebracht wird. Starania, by ta rzecz była wyznana i uporządkowana. Dann handelt Gott entsprechend dieser Liebe, die er sieht. I wtedy Bóg działa odpowiednio do tej miłości, którą widzi. Und so sehen wir, in welcher Haltung Zucht ausgeübt werden muss. I widzimy, w jakim stanie ta karność ma być wykonywana. In Bezug auf diese Ausübung der Zucht stellen wir fest, w związku z tym wykonywaniem tej karności możemy stwierdzić, dass Gottes Wort uns keinen Regelkatalog gibt, że Słowo Boże nie daje nam takiego katalogu zasad. Wir wünschen uns manchmal so eine Tabelle. My często pewnie życzylibyśmy sobie takiej tabeli. Wenn das geschieht, müssen wir das tun. Jeśli stanie się to, mamy uczynić to. Aber so ist Gottes Wort nicht. Ale Słowo Boże takie nie jest. Gott zeigt uns seine Grundsätze, seine Gedanken. Bóg pokazuje nam swoje zasady, swoje myśli. Und jetzt möchte er, wenn eine konkrete Situation kommt, i teraz on chce, jeśli zdarzy się jakaś konkretna sytuacja, dass wir diese Grundsätze anwenden. Byśmy te ogólne jego zasady, byśmy je stosowali. Und dazu müssen wir beten. I do tego potrzebna jest modlitwa. Dazu müssen wir ihn bitten, dass er uns in der konkreten Situation das richtige Verhalten zeigt. Do tego musimy go prosić, by w danej sytuacji on nam pokazał właściwe działanie. Jede Situation ist ein wenig verschieden. Każda sytuacja różni się od siebie. Und dann möchte Gott, dass wir ihn bitten, dass er uns seinen Willen zeigt. I Bóg chce, byśmy go prosili, by on nam pokazał swoją wolę. Die Grundsätze sind klar. Zasady są jasne. Heiligkeit Gottes. Świętość Boża. Böses muss hinweggetan werden. Zło musi być usunięte. Wiederherstellung ist das Ziel. Odrodzenie czy odnowienie to jest ten cel. Liebe darf wirken. Działanie miłości. Und was jetzt konkret zu tun ist, das zeigt Gott uns, wenn wir ihn darum bitten. I co czynić w danej konkretnej sytuacji, Bóg nam to pokaże, jeśli będziemy go o to prosili. Nach diesen einleitenden Bemerkungen, po tych wprowadzających uwagach, kommen wir zu einem ersten Bereich der Zucht. Przejdziemy do pierwszego zakresu karności. Und es ist der Bereich der persönlichen Bemühungen des einen um den anderen. I to jest zakres osobistego starania jednego o drugiego. Wir sind zusammengestellt als Gläubige. My jesteśmy zestawieni wspólnie tutaj jako wierzący. Wir sind in Beziehungen zueinander. Jesteśmy w pewnych związkach czy relacjach jedni do drugich. Und in den Beziehungen dürfen wir einer dem anderen eine Hilfe sein. I właśnie w tych związkach możemy być jeden drugiemu pomocą. Und diese persönlichen Bemühungen, die kommen zuerst. I te osobiste starania, one są, przychodzą, czy są na pierwszym miejscu, albo jako pierwsze mają zastosowanie. Wir werden uns auch mit der gemeinsamen Verantwortung beschäftigen. My też będziemy się zajmowali tą społeczną odpowiedzialnością. Aber zuerst beschäftigen wir uns mit der persönlichen Bemühung. Ale najpierw zajmijmy się osobistym staraniem. Und wir lesen jetzt einige Verse aus Johannes 13. Kilka wierszy teraz przeczytajmy z Ewangelii Jana, 13 rozdział. Johannes 13, Vers 1 bis Vers 15. Od 1 do 15 wiersza. Jana 13. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich.
Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus: kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały, i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł: nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Der Jesus wäscht die Füße der Jünger. Pan Jezus myje uczniom nogi. Sie waren unterwegs gewesen über die Landstraßen. Oni dużo podróżowali czy chodzili po różnych drogach. Da waren die Füße schmutzig geworden. Ich nogi zabrudziły się. Die Füße waren aber auch müde von dem Weg. Również ich nogi były zmęczone tą drogą. Und jetzt wäscht der Herr Jesus die Füße der Jünger. I teraz Pan Jezus umyje im nogi. Er befreit sie von dem Schmutz. Uwalnia je od brudu. Und er schenkt ihnen Erfrischung. I daje im orzeźwienie. Diese Fußwaschung spricht von dem Dienst der Liebe des Herrn Jesus. To umycie nóg mówi o miłości Pana Jezusa, o tej służbie. Von diesem Dienst, in dem er alles wegtun möchte in unserem Leben, was die Freude der Gemeinschaft mit ihm stört. O tej służbie, w której on chce usunąć wszystko, co stoi na przeszkodzie, by zakłócać tą społeczność i radość z nim. Wenn der Herr Jesus so die Füße der Jünger wäscht, i gdy Pan Jezus myje te nogi uczniów, dann sagt er: ich habe das jetzt so getan. On mówi: ja to tak teraz uczyniłem. Aber ich habe es getan als ein Beispiel für euch. Ale to jest jako przykład dla was. So wie ich euch getan habe, sollt auch ihr einander tun. Tak jak ja wam uczyniłem, wy macie wzajemnie czynić sobie. Ihr sollt euch auch gegenseitig die Füße waschen. Macie sobie wzajemnie nogi umywać. Ihr sollt euch gegenseitig helfen, dass in eurem Leben das entfernt wird, was die Freude der Gemeinschaft mit dem Herrn stört. Macie w swoim życiu pomagać sobie, by było usuwane to, co zakłóca tą radość społeczności. Da wollen wir uns 8 Punkte anschauen, die wir über diesen Dienst der Fußwaschung hier lernen. Spójrzmy na 8 punktów, których możemy się nauczyć czy dowiedzieć z tego przeczytanego kawałka. Der erste Punkt ist Vers 1. Pierwszy punkt to pierwszy wiersz. Das ist das Motiv, aus dem der Herr Jesus so handelt. To jest motyw, z którego Pan Jezus tak w którym który pobudza Pana Jezusa do tego działania. Er hatte die Seinen geliebt. On umiłował swoich. Und er liebte sie bis ans Ende. I umiłował ich aż do końca. Das bedeutet bis zum letzten, bis zum äußersten. To oznacza aż do tego końca, do tego najbardziej do ostateczności. Und diese Liebe des Herrn Jesus, die steht jetzt hier groß vor uns. I ta miłość Pana Jezusa jest przedstawiona jako wielka przed nami. Das macht uns unendlich glücklich. Seine Liebe hört nicht auf, auch wenn wir gesündigt haben. I to nas bardzo uszczęśliwia, bo jego miłość nie ustaje, nawet jeśli my zgrzeszymy. Da steht der Petrus im Hof des Hohen Priesters. I Piotr stał na dworze arcykapłana. Er hatte gerade den Herrn Jesus dreimal verleugnet. Właśnie się zaparł trzykrotnie Pana Jezusa. Und dann blickte Herr Jesus ihn an. I Pan Jezus spojrzał na niego. Was lag in diesem Blick? Co było w tym spojrzeniu? Petrus hat die ganze Liebe des Heilandes empfunden. Piotr odczuł całą miłość Zbawiciela. Und dann ging er hinaus und weinte bitterlich. Wyszedł na zewnątrz i gorzko płakał. Aber es gibt einen zweiten Gedanken in Verbindung mit dieser Liebe. Ale jest też druga myśl w związku z tą miłością. Wenn du dein Kind lieb hast, dann möchtest du, dass es glücklich ist. Jeśli miłujesz swoje dziecko, to chcesz, by ono było szczęśliwe. Und der Herr Jesus weiß, dass die Seinen nur dann glücklich sein können, wenn sie Gemeinschaft mit ihm haben. I Pan Jezus wie, że jego własność może być tylko wtedy szczęśliwa, gdy będą mieli z nim społeczność. Und er weiß, dass es Dinge gibt, die dieses Glück der Gemeinschaft mit ihm stören. I też wie o tym, że są tacy, którzy chcą tą społeczność zaburzyć. Und er möchte diese Dinge wegnehmen aus unserem Leben. I on chce te rzeczy usunąć z naszego życia. Seine Liebe ist das Motiv für diesen Dienst. Jego miłość jest motywem do tej służby. Darf ich das mal fragen?
Mogę zapytać? Gibt es in deinem Leben etwas, was dich stört, die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu genießen? Czy jest w twoim życiu coś, co przeszkadza ci rozkoszować się społecznością z Panem? Dann tu es weg. Usuń to. Das tut vielleicht weh. Może będzie to bolało. Vielleicht musst du etwas wegwerfen, wo du Geld für bezahlt hast. Może musisz wyrzucić coś, za co dużo zapłaciłeś. Aber du merkst genau, es hindert mich daran, glückliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu haben. Ale może zauważysz, że to mi właśnie przeszkadza, bym miał tą szczęśliwą społeczność z Panem. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus kamen. W Dziejach Apostolskich czytamy, jak ludzie uwierzyli w Pana Jezusa. Was haben sie dann gemacht? I co oni czynili wtedy? Sie haben die Bücher gebracht, die sie vom Herrn Jesus abzogen. Oni die Bücher gebracht, die sie nicht mit dem Herrn Jesus gemeinsam haben konnten. Przynosili książki, których nie mogli mieć wspólnie z Panem Jezusem. No, haben sie diese Bücher verbrannt? Nie, czy oni je przynosili razem, by je zbierać? Nie, oni je palili. Es steht sogar dabei, wie viel wert diese Bücher hatten. I tam jest też napisane, jaką wartość miały te księgi. Wir müssen in unserem Leben wirklich wegtun, was uns hindert, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. My naprawdę w naszym życiu musimy usuwać to, co przeszkadza nam mieć społeczność z Panem. In Vers 2 lernen wir einen zweiten Punkt. W drugim wierszu uczymy się drugiej rzeczy. Da lernen wir etwas über die Notwendigkeit dieser Fußwaschung. Widzimy tutaj konieczność tego umycia tych nóg. Wir leben in dieser Welt und der Teufel wirkt da. Żyjemy w tym świecie, gdzie działa diabeł. Der Teufel, der hatte dem Judas etwas ins Herz gegeben. Ten diabeł, on coś włożył do serca Judasza. Und in diesem Umfeld, wo der Teufel wirkt, leben wir. I właśnie w tym otoczeniu, gdzie on działa, my żyjemy. Der Herr Jesus ist im Himmel. Pan Jezus jest w niebie. Er ist bei dem Vater. U Ojca. Bei dem Heiligen Gott. U Świętego Boga. Und er möchte Gemeinschaft mit uns haben. I chce mieć społeczność z nami. Gemeinschaft mit Gott. Społeczność z Bogiem. Das zeigt uns den Maßstab. To nam pokazuje ten wzór. Und dann sind wir noch auf der Erde. A jesteśmy jeszcze na ziemi. Und da wirkt der Teufel, dass das Böse um uns herum. Tu działa jeszcze diabeł i to zło wokół nas. Grzech jeszcze mieszka w nas. I widzimy, że konieczne było umycie tych nóg. Wir brauchen diesen Dienst, damit wir passend sind, um Gemeinschaft mit diesem Gott zu genießen. My potrzebujemy tej służby, byśmy mogli rozkoszować się tą społecznością z Bogiem. Da sehen wir in Vers 3 den Herrn Jesus. W wierszu trzecim widzimy Pana Jezusa. Wir sehen ihn als den, dem alles gegeben ist. Widzimy go jako tego, któremu wszystko zostało dane. Gott der Vater hat ihm alle Herrlichkeit gegeben. Bóg Ojciec dał mu wszelką chwałę. Das zeigt uns seine Qualifikation für diesen Dienst. To właśnie pokazuje jego kwalifikacje do tej służby. Alles ist in seine Hand gegeben. Wszystko jest dane w jego ręce. Und jetzt steht er auf. I teraz on wstaje. Der dem alles gegeben ist, der steht auf und nimmt den niedrigsten Platz ein. Ten, któremu wszystko zostało dane, on wstaje i zajmuje najniższe miejsce. Da lernen wir jetzt den vierten Punkt. Uczymy się z tego czwartej rzeczy. Das ist die Haltung, in der der Herr Jesus diesen Dienst ausübt. To jest to stanowisko, w którym Pan Jezus tą służbę wykonuje. Er steht vom Abendessen auf. On wstaje od wieczerzy. Er ist bereit, auf das Essen zu verzichten. Jest gotowy zrezygnować z posiłku. Er legt die Oberkleider ab. Składa wierzchnie odzienie. Er umgürtet sich. Przepasuje się. Er nimmt den Platz des Dieners ein. Zajmuje miejsce sługi. Er, der größte von allen, nimmt den niedrigsten Platz ein. On największy ze wszystkich zajmuje to najniższe miejsce. Das ist die Haltung, in der er diesen Dienst ausführt. To jest to stanowisko, w którym on tą służbę wykonuje. In Vers 5 lernen wir den fünften Punkt. W piątym wierszu uczymy się piątej rzeczy. Es ist das Mittel, das er anwendet, um diesen Dienst auszuüben. Jest pewien środek, którego on używa, by tą służbę wykonać. Er gießt Wasser in das Waschbecken. Nalewa wody do misy. Dieses Wasser spricht von dem Wort Gottes. Ta woda mówi o Słowie Bożym. Lebendig gemacht durch den Heiligen Geist. Ożywione przez Ducha Świętego. Da wirkt dieses Wort in unserem Leben. To słowo działa w naszym życiu. Der Herr Jesus gießt Wasser in die Schüssel.
Pan Jezus nalewa tej wody do misy. Er weiß genau die richtige Portion. On dokładnie wie, ile tego trzeba nalać. Er nimmt die richtige Stelle. On zajmuje to właściwe miejsce. Er wendet sie an auf unser Leben. I stosuje je w naszym życiu. Er zeigt uns, was in Ordnung zu bringen ist. On nam pokazuje, co musimy jeszcze załatwić. Er korrigiert und er erfrischt. On koryguje, on orzeźwia. Und das Mittel ist das Wort Gottes lebendig gemacht durch den Heiligen Geist. A środkiem do tego wszystkiego jest Słowo Boże ożywione przez Ducha Świętego. Na lernen wir in Vers 5 weiter etwas über diesen Dienst, den er tut. W 5. wierszu czytamy jeszcze coś więcej o tej służbie, którą on wykonuje. Er wäscht die Füße. Myje nogi. Das war nötig wegen des Schmutzes der Landstraße. To było konieczne z powodu tego brudu, który okrył te nogi. Und das ist auch in unserem Leben nötig. To jest tak samo konieczne w naszym życiu. Nicht nur wenn wir zu Fuß gehen, auch wenn wir mit dem Auto fahren. Nie tylko czy jeśli idziemy na nogach, też jak jedziemy samochodem. Wie viel sehen wir an einem Tag? Ile rzeczy my widzimy w ciągu jednego dnia? Es sind nicht nur gute Dinge. To nie są tylko dobre rzeczy. Wie viel hören wir an einem Tag? Ile my słyszymy w ciągu jednego dnia? To nie słyszymy tylko dobre rzeczy. Ile przeżywamy w ciągu jednego dnia? Ile myśli mamy w ciągu dnia? To nie wszystko jest odpowiednie czy pasujące do Boga. Da muss das entfernt werden, was nicht in die Gegenwart Gottes passt. I to, co nie pasuje do obecności Boga, to musi być usunięte. Die Füße müssen gewaschen werden. Nogi muszą być umyte. Manches hören wir und wir fangen an, anders zu denken, als Gott denkt. Może słyszymy coś i zaczynamy myśleć inaczej niż Bóg. Da möchte der Herr uns durch sein Wort korrigieren. Wtedy Pan chce nas przez swoje słowo skorygować. Manches hören wir und das macht uns mutlos. Słyszymy coś i to nas czyni bezsilnymi czy bez ochoty do dalszej pracy. Na möchte uns durch sein Wort erfrischen und aufrichten. To on wtedy chce nas przez swoje słowo orzeźwić. Aber der Jesus hat nicht nur die Füße gewaschen. Ale Pan Jezus nie tylko umył te nogi. Er hat sie auch abgetrocknet. On je też wytarł. Wovon spricht dieses Abtrocknen? O czym mówi to wytarcie? Wenn er die Füße gewaschen hätte, dann wären sie sauber gewesen. Gdyby on umył tylko nogi, one byłyby czyste. Aber sie wären nass geblieben. Ale byłyby ciągle mokre. Jeder hätte sehen können, da wurden gerade die Füße gewaschen. Każdy by widział, przed chwilą mył nogi. Aber der Jesus trocknet sie auch ab. Ale Pan Jezus je wysusza czy wyciera. Da bleibt keine Spur übrig. Nie pozostaje żaden ślad po tym myciu. Da siehst du nicht mehr, dass diese Fußwaschung gerade stattgefunden hat. Nie wiesz, w tym momencie nie wiesz, że przed chwilą akurat te nogi były myte. Du siehst nur noch das Ergebnis, saubere Füße. Widzisz tylko efekt, czyste nogi. Und wie ist das bei uns? Jak to jest u nas? Vielleicht helfen wir mal einem Bruder, einer Schwester in einer Sache. Być może pomożemy jakiemuś bratu czy jakiejś siostrze w jakiejś sprawie. Vielleicht stellen wir etwas fest, wo sie abgewichen sind von Gott. Może stwierdzimy, że w tej czy w tamtej sprawie odeszli od Boga. Wir gehen hin und wir reden darüber, wir beten zusammen, die Sache kommt in Ordnung. My idziemy do nich, czy do niej, czy do niego, rozmawiamy o tym, modlimy się wspólnie, załatwiamy tą sprawę. Was tun wir dann? I co dalej? Weißt du, was wir dann tun müssen? Wiecie, co następnie musimy czynić? Mund zu und Augen auf. Zamknąć usta i otworzyć oczy. Augen auf, dass wir in unserem eigenen Leben nicht fallen. Otworzyć oczy na to i zważać, byśmy w naszym życiu my sami nie upadli. Und Mund zu, dass wir nicht davon zu anderen reden. I zamknąć usta, byśmy nie mówili o tym do innych. Und der Jesus ist uns das vollkommene Vorbild. I tutaj Pan Jezus jest dla nas doskonałym przykładem. In den Versen 6 bis 11 lernen wir das Ziel dieses Dienstes. Wiersz od 6 do 10 możemy się nauczyć, jaki jest cel tej służby. Und wir sehen auch wieder, mit welcher Liebe und Geduld der Herr Jesus den Seinen begegnet. I tu widzimy też, z jaką miłością i cierpliwością Pan zwraca się do swoich. Petrus war nicht auf die Idee gekommen, den anderen die Füße zu waschen. Piotr nie wpadł na tą myśl, by umyć innym nogi. Er war nicht auf die Idee gekommen, diesen Dienst des Knechtes der Niedrigkeit auszuführen.
on nie wpadł na tą myśl, by wykonać tą najniższą służbę. Aber als der Herr Jesus zu ihm kommt, sagt er: Nein, Herr, meine Füße nicht. Ale gdy Pan do niego podszedł, on mówi: Nie, Panie, moje nogi nie. Und der Jesus erklärt ihm in Liebe, warum es nötig ist. I Pan Jezus w miłości wyjaśnia mu, dlaczego jest to konieczne. Wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Ein Teil an dem Herrn Jesus. Wann bekommen wir das? Kiedy my mamy udział w Panu Jezusie? Was meinst du? Wann bekommst du ein Teil an dem Herrn Jesus? Jak myślisz? Kiedy otrzymujesz tą cząstkę czy ten dział w nim? Wenn du dich bekehrst. Gdy się nawrócisz. Wenn du in Buße und Glauben zu dem Herrn Jesus kommst. Gdy w pokucie i w wierze przychodzisz do niego. Dann bekommst du ein Teil an ihm. To wtedy masz tą cząstkę w nim. Und dieses Teil kann dir niemand mehr wegnehmen. I tej cząstki nikt nie może ci zabrać. Aber davon spricht der Herr Jesus hier nicht. Ale nie o tym tutaj mówi Pan Jezus. Er sagt, du hast kein Teil mit mir. Tutaj Pan Jezus mówi, nie masz działu ze mną. Teil... Wcześniej chodziło, nie masz, byłoby dział w Panu Jezusie, a tu jest z Panem Jezusem. Teil mit ihm heißt Gemeinschaft mit ihm haben. Dział z nim to znaczy mieć z nim społeczność. Freude und Genuss der Gemeinschaft. Radość i rozkosz tej społeczności. Und dazu ist dieser Dienst der Fußwaschung nötig. I do tego jest potrzebna ta służba umywania nóg. Sonst haben wir nicht mehr diese Freude der Gemeinschaft, weil in unserem Leben sich etwas einschleicht, was uns von ihm trennt. I jeśli tego nie będzie, to nie będziemy mieli tej radości, bo w naszym życiu pojawi się coś, co nas będzie rozdzielało. Ein Gläubiger geht nie mehr verloren. Wierzący nigdy nie może iść ponownie na zginienie. Der Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Pan Jezus mówi, nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Das Teil an ihm werden wir nie wieder verlieren. Tej cząstki w nim nigdy nie stracimy. Aber die Freude der Gemeinschaft miteinander, die können wir verlieren. Ale tą radość z tej społeczności, z tej wspólnej społeczności, to możemy stracić. Und dafür wäscht der Herr Jesus die Füße. I dlatego Pan Jezus myje te nogi. Als der Herr Jesus dem Petrus das erklärt, gdy Pan Jezus wyjaśnił to Piotrowi, dann sagt Petrus, ja, dann sollst du mich ganz waschen, nicht nur die Füße. To wtedy Piotr mówi, umyj mnie całego, nie tylko nogi. Wieder Petrus nicht verstanden, worum es geht. Znowu Piotr nie zrozumiał, o co chodzi. Der Herr Jesus erklärt ihm, wer gebadet ist, der muss nicht mehr gewaschen werden. Pan mu teraz mówi, kto jest wykąpany, ten nie musi się myć. Nur noch die Füße. Tylko nogi. Die Füße sind doch schmutzig geworden beim Weg. Bo te nogi się zabrudziły w czasie podróży. Er sagt, ihr seid rein. On mówi, wy jesteście czyści. Aber nicht alle. Ale nie wszyscy. Er kannte den, der ihn überliefern würde, den Judas Iskariot. Znał tego, który go wyda, Judasza Iskariota. Judas war ein Ungläubiger. Judasz był niewierzącym. Ein gottloser Mensch. Bezbożny człowiek. Er war äußerlich mit den Jüngern gegangen. Zewnętrznie on chodził z uczniami. Aber er gehörte nicht zu dem Herrn Jesus. Ale on nie należał do Pana Jezusa. Er war nicht rein. On nie był czysty. Aber jeder, der in Buße und Glauben zu dem Herrn Jesus gekommen ist, der ist rein. Ale każdy, kto w pokucie i w wierze przyszedł do Pana Jezusa, ten jest czysty. Er ist sozusagen gebadet. Tak, można to tak obrazowo powiedzieć, jest wykąpany. Er ist grundsätzlich passend für die Gegenwart Gottes. Tak, ogólnie on jest odpowiednim człowiekiem, czy pasującym do obecności Boga. Und er wird im Himmel ankommen. I on znajdzie się kiedyś w niebie. Aber auf dem Weg gibt es Verunreinigung und Ale na tej drodze są zanieczyszczenia i problemy. Und das stört die Gemeinschaft mit dem Herrn. I to zaburza tą społeczność z Panem. Und deswegen müssen die Füße gewaschen werden. I dlatego te nogi muszą być umyte, czy myte. Mit welcher Liebe kümmert der Herr Jesus sich um die Jünger? Z jaką miłością Pan Jezus troszczy się o uczniów? Er kümmert sich genauso um uns. I dokładnie tak samo troszczy się o nas. In seiner Liebe gab er sich hin am Kreuz auf Golgatha. W swojej miłości on dał siebie na Golgotę. Und jetzt ist er im Himmel. I teraz jest w niebie. Seine Liebe ist die gleiche geblieben. Jego miłość pozostała taka sama. Er kümmert sich um uns. On troszczy się o nas. Er zieht uns mit Seilen der Liebe. On nas pociąga tymi powrozami miłości. Er möchte uns nahe bei sich haben. On chce nas mieć blisko siebie.
Hast du das schon gemerkt, wie er dich zieht mit Seilen der Liebe? Zauważyłeś już, jak on cię ciągnie tymi sznurami? Hast du schon gemerkt, wie er durch sein Wort in deinem Leben die Dinge korrigieren möchte? Zauważyłeś już, jak on swoim słowem chce skorygować te rzeczy w twoim życiu? So wirkt er heute noch vom Himmel aus. On jeszcze tak dzisiaj działa z nieba. Und er wirkt durch seinen Geist, der auf dieser Erde ist. I on działa przez swojego ducha, który tutaj na tej ziemi jest. Aber wir lernen ab Vers 12 einen achten Punkt. Ale od 12 wiersza mamy ten ósmą rzecz. Der Jesus sagt, das was ich euch vorgemacht habe, das sollt ihr auch tun. Pan Jezus mówi, to co ja wam uczyniłem i wy macie czynić. Ihr seid schuldig einander die Füße zu waschen. Jesteście winni umywać sobie nogi wzajemnie. Er sagt uns, was wir tun sollen. On nam mówi, co mamy czynić. Das ist persönliche Bemühung um einander. To jest osobiste staranie jeden o drugiego. Und er zeigt uns auch, wie wir das tun sollen. I on też nam pokazuje, w jaki sposób to mamy czynić. In Vers 15, damit wie ich euch getan habe, auch ihr tut. 15. wiersz, abyście wyczynili, jak ja wam uczyniłem. Wir sollen das gleiche tun wie er und wir sollen es tun in der gleichen Haltung wie er. My mamy czynić to samo co on i w tym samym nastawieniu albo w tym samym stanowisku. Wisst ihr, dazu ist es nötig, dass wir untereinander verbunden sind. Do tego jest konieczne, byśmy byli między sobą połączeni. Dazu ist es nötig, dass wir diese Liebe untereinander haben. Byśmy mieli tą miłość jedni do drugich. Wenn wir uns nur am Sonntag sehen, jeśli widzimy się tylko w niedzielę, dann wissen wir doch gar nicht, wie es dem anderen geht. To przecież nie wiemy, jak się drugiemu powodzi. Wie können wir dann eine Hilfe sein? Jak możemy być dla niego pomocą? Das geht doch nicht beim Rausgehen aus dem Saal zum Parkplatz. To nie można, nie da się pomóc komuś wychodząc z tej sali i w drodze do samochodu na parkingu. Der Weg ist zu kurz dafür. Ta droga jest za krótka na taką pomoc. Geh mal hin zu dem anderen. Idź do drugiego. Frag doch mal, wie es ihm geht. Zapytaj go, jak mu się powodzi. Sprich doch mal über die Gefahren auf dem Weg. Porozmawiaj o tych niebezpieczeństwach na tej drodze. Das ist Arbeit. To jest praca. Das bedeutet Verzicht. To oznacza, że musimy z czegoś zrezygnować. Aber der Herr Jesus war auch vom Essen aufgestanden. Er hatte auch verzichtet. Ale Pan Jezus, jak to zauważyliśmy, też wstał od posiłku, też zrezygnował. So beginnt diese Bemühung umeinander. Tak się właśnie rozpoczyna to staranie jedni o drugich. Wir lesen jetzt eine zweite Stelle aus dem Galaterbrief. Drugie miejsce z listu do Galacjan. Wir sind immer noch bei den persönlichen Bemühungen. Ciągle jesteśmy w tym temacie osobistych starań. Wir lesen Galater 6, Vers 1 bis 5. Galacjan 6, od 1 do 5 wiersza. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto miewa, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Es kann sein, dass ein Bruder in einen Fehltritt fällt. Może się zdarzyć, że jakiś brat wpadnie w sidła. Ein Fehltritt ist eine echte Sünde. To sidło czy ta pułapka to jest prawdziwy grzech. Aber hier wird davon gesprochen, dass er von diesem Fehltritt übereilt wird. Ale tu jest napowiedziane, że ktoś zostanie przyłapany na jakimś upadku. Es wird hier kein böser Zustand beschrieben, der irgendwann offenbar wird. Tu nie jest opisany zły stan, który w pewnym momencie zostaje objawiony, ale jest tu nagły upadek w prawdziwy grzech. I Bóg chce, by w zgromadzeniu byli tacy, którzy są duchowi. To nie są jacyś ustanowieni ludzie, którzy mają
czy piastują jakieś stanowisko, sondern das sind solche, die in einem guten geistlichen Zustand sind. Ale to są tacy, którzy znajdują się w dobrym stanie duchowym, die nahe bei dem Herrn Jesus sind. Którzy są blisko Pana Jezusa. Gott möchte, dass möglichst viele in der örtlichen Versammlung sind. I Bóg chce, by takich było możliwie jak najwięcej w miejscowym świadectwie. Und dann möchte er einen davon gebrauchen. I on wtedy chce jednego z nich do tej rzeczy użyć. Diesem Bruder, der in Sünde gefallen ist, zurechtzubringen. By tego brata, który upadł w ten grzech, by go przywrócić na właściwe miejsce. In Kapitel 6, Vers 1 fängt es so an: So bringt ihr die Geistlichen. Tutaj w tym pierwszym wierszu mamy tak napisane: wy, którzy macie ducha, albo którzy jesteście duchowi. Aber dann heißt es weiter, wobei du auf dich selbst siehst. A potem, bacząc każdy na siebie samego. Da sehen wir, dass der Dienst als solcher ein persönlicher Dienst ist, der Dienst eines Einzelnen. I widzimy tutaj, że ta służba sama w sobie jest służbą pojedynczego. Wenn also eine solche Sache vorkommt, a więc jeśli taka rzecz będzie miała miejsce, dann sollen wir zurechtbringen, to mamy przywieźć na to właściwe miejsce und dabei auf uns selbst sehen. I ale jednocześnie uważając na siebie samych. Wenn wir uns mit einer Sünde beschäftigen müssen, jeśli musimy zajmować się grzechem, dann sind wir immer in Gefahr. To zawsze jesteśmy w niebezpieczeństwie. Die Beschäftigung mit Bösem verunreinigt. Zajmowanie się złem zanieczyszcza. Und die Gefahr ist, dass wir selber fallen. I jest niebezpieczeństwo, że my sami upadniemy. Wir sind ja nicht besser als der Bruder. Bo my nie jesteśmy nic lepsi niż ten brat. Das lässt uns vorsichtig sein. To dlatego bądźmy ostrożni. Das lässt uns demütig sein. To też pozwala nam być pokornymi. Und das lässt uns abhängig sein von dem Herrn. I to też pozwala nam być zależnymi od Pana. In Vers 2 wird es wieder allgemeiner. W drugim wierszu jest znowu tak ogólniej napisane. Einer trage des anderen Lasten. Jedni drugich brzemiona noście. Es gibt im Leben von uns Dinge, Lasten, die können uns zu Fall bringen. W naszym życiu są rzeczy albo takie ciężary, które nas mogą doprowadzić do upadku. Da sollen wir einander tragen helfen. I wtedy mamy sobie wspólnie pomagać, dass wir nicht, nosić się, dass wir nicht zu Fall kommen. Byśmy nie upadli. Und dann sollen wir aber nicht der Polizist sein, der immer bei dem anderen nach dem Rechten sieht. Ale nie mamy być jako ten policjant, który baczy na wszystkich innych wokół siebie i wytyka coś. Sondern in Vers 4 lernen wir, dass jeder sein eigenes Werk prüfen soll. Ale w czwartym wierszu uczymy się, że każdy niech bada własne postępowanie. Wir lesen eine dritte Stelle aus dem Jakobusbrief. Trzecie miejsce przeczytamy z listu Jakuba. Wir sind immer noch bei diesen persönlichen Bemühungen. Ciągle jesteśmy w tych osobistych staraniach. Jakobus 5, Vers 19 und Vers 20. Piąty rozdział, 19 i 20 wiersz. Jakuba 5, 19. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go przywróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Es kann sein, dass einer abirrt von der Wahrheit. Może się zdarzyć, że ktoś zboczy z drogi prawdy. Jetzt möchte Gott, dass er zurückgeführt wird. Bóg chce, by on był z powrotem, by on był przywrócony. Und der einen Bruder zurückführt, i ten, który tego brata przywróci, der lässt die gleiche Gnade wirksam werden, to on pozwala, by ta sama łaska była czynna, die einen Sünder vom Weg ins ewige Verderben zurückführt. I by ta sama łaska była czynna, która grzesznika zawraca z tej drogi ku potępieniu do życia wiecznego. Und das wird auf eine doppelte Weise sichtbar. I to jest widoczne w podwójny sposób. Erstens die irrende Person, die irrende Seele wird zurückgeführt. Po pierwsze, ta błądząca dusza jest przywrócona, zawrócona. Wenn ein Bruder, ein Gläubiger von der Wahrheit abirrt, jeśli brat, czyli jeśli wierzący
zboczy z tej dobrej drogi prawdy, łaska Boża chce go przywrócić. A jeśli grzesznik jest na tej drodze do zginienia, to ta łaska chce go też zawrócić z tej drogi. Das ist in einer zweiten Hinsicht wahr. I to jest w drugiej, z drugiej strony jakby prawdziwe. Gott möchte, dass die Sünde vor seinen Augen weggetan wird. Bóg chce, by grzech był usunięty sprzed jego oczu. Wenn ein Bruder von der Wahrheit abirrt und er wird zurückgeführt. Jeśli brat, który odszedł od prawdy, zostaje przywrócony, dann sieht er seinen Fehler ein, bekennt ihn und lässt ihn. To on widzi swój błąd, wyznaje go i odkłada, czy zostawia go. I dokładnie tak samo jest z grzesznikiem, który jest na drodze zginienia. Wenn er einsieht, dass er auf dem falschen Weg ist und sich bekehrt, seine Sünden bekennt, dann rettet Gott ihn. Jeśli on wyzna, zauważy i wyzna to, że jest na złej drodze, wtedy Bóg go ratuje. Er vergibt die Sünde und sie wird vor seinen Augen weggetan. On przebacza grzech i ten grzech jest usunięty sprzed jego oczu. So sehen wir, wie die Gnade Gottes, die in Bezug auf den Sünder wirkt. Tak widzimy, jak ta łaska Boża, która działa w związku czy na grzesznika, wie diese Gnade auch wirken möchte, wenn ein Bruder von der Wahrheit abirrt. Tak ta łaska chce tak samo działać na brata, który odszedł od prawdy. Jetzt lesen wir eine letzte Stelle, was die persönlichen Bemühungen angeht. I teraz przeczytamy ostatnie miejsce dotyczące naszych osobistych starań. Das Matthäus 18. Mateusza 18 rozdział. Wir lesen Matthäus 18, Vers 15 bis 17. 15 wiersz do 17. Mateusza 18, 15. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Es kommt vor, dass ein Bruder gegen den anderen sündigt. Tutaj chodzi o to, że jeden brat grzeszy przeciwko drugiemu bratu. Oder eine Schwester gegen die andere. Albo siostra przeciwko innej siostrze. Was tun wir dann? Co my czynimy? Meistens sind wir beleidigt. Najczęściej jesteśmy dotknięci. Und erzählen anderen davon. I opowiadamy wszystkim innym wokół o tym. Aber Gott zeigt uns hier etwas anderes. Ale Bóg pokazuje nam tutaj coś innego. Er sagt, wir sollen nicht beleidigt sein, sondern wir sollen hingehen und den Bruder gewinnen. On nam mówi, że my nie powinniśmy być, czuć się dotkniętymi, tylko powinniśmy iść do tego brata i go pozyskać. Und Gott sagt, wir sollen nicht zu anderen von dem reden, was passiert ist, sondern wir sollen hingehen zu ihm allein. I Bóg mówi, że nie mamy opowiadać wszystkim, co się stało, tylko iść do niego, sami mamy iść do niego. Wir lernen da ein Prinzip. Uczymy się tutaj jednej zasady. Gott möchte, dass das Böse im kleinstmöglichen Kreis gottgemäß geordnet wird. Bóg chce, by to zło w najmniejszym możliwym kręgu było załatwione czy usunięte. Wir haben das oft falsch gemacht. My bardzo często źle to robiliśmy. Und wir mussten feststellen, i musieliśmy stwierdzić, wenn einmal der Kreis größer geworden ist, gdy raz się ten krąg powiększy, dann kann man es nie wieder zurückholen. To nigdy nie można tego potem zmniejszyć. Wenn so etwas also geschieht, dann sagt Gott hier, geh hin. Jeśli coś takiego się już stanie, to Bóg mówi, idź sam. Er sagt nicht, warte, bis der andere kommt. Nie mówi tutaj, poczekaj, aż on do ciebie przyjdzie. Geh hin. Idź ty. Versuche den Bruder zu gewinnen. Postaraj się, spróbuj pozyskać tego brata. Das Böse, die Sünde muss geordnet werden. Zło, ten grzech musi być załatwiony. Aber das Ziel ist, den Bruder zu gewinnen. Ale celem jest pozyskanie brata. Erst wenn er dann nicht hört, dopiero gdy on na to nie słucha, nie słucha twoich słów, dann nimm noch einen oder zwei mit. To dopiero wtedy weź jeszcze jednego albo dwóch ze sobą.
Und wenn dann nicht hört, sage es der Versammlung. A jeśli na nich też nie będzie ich też słuchał, powiedz zgromadzeniu. Da wollen wir gleich noch etwas darauf zurückkommen. I jeszcze wróćmy do jednej rzeczy. Aber für jetzt lernen wir erst einmal. Teraz uczymy się. Erstens, der Herr Jesus bemüht sich um jeden von uns. Po pierwsze, Pan Jezus troszczy się o, czy ma staranie o każdego z nas. Hat dich diese Liebe bewegt, mit der sich kümmert um die Seinen? Czy porusza cię ta miłość, którą on się troszczy o swoich? Zweitens, der Herr Jesus möchte gerne, dass wir uns einer den anderen ganz persönlich bemühen. Po drugie, Pan Jezus chce, byśmy jedni za drugimi się osobiście, byśmy się o nich troszczyli. Aber jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Ale teraz przechodzimy do jeszcze dalszego czy kolejnego punktu. Es gibt auch eine gemeinsame Verantwortung. Jest jeszcze wspólna odpowiedzialność. Und wir müssen diese gemeinsame Verantwortung wahrnehmen. I tą wspólną odpowiedzialność musimy brać na poważnie. Es kann sein, das haben wir gerade in Matthäus 18 gesehen, dass die persönlichen Bemühungen nicht zum Ziel kommen. Bo może tak się zdarzyć, i to właśnie teraz przed chwilą czytaliśmy, że te osobiste nasze starania nie osiągną celu. Und dann wird es eine Sache, um die wir uns gemeinsam bemühen müssen. I wtedy staje się to sprawą, o którą musimy się, zajmować wspólnie. Es kann auch sein, dass eine Sache ganz in der Öffentlichkeit geschieht. Może się tak zdarzyć, że pewna sprawa czy rzecz zdarzy się jawnie. Und dann muss sie auch so geordnet werden. Czy też publicznie, i wtedy ona musi być tak też załatwiona. Und es kann auch sein, dass ein böser Zustand offenbar wird. Może się zdarzyć, że zły stan będzie objawiony. Und dann kann es sein, dass nichts anderes übrig bleibt, als diesen Bösen hinauszutun. I wtedy nie pozostanie na przykład nic innego, jak tego złego usunąć. Und mit dieser gemeinsamen Verantwortung wollen wir uns auch noch etwas beschäftigen. I tą wspólną odpowiedzialnością też chcielibyśmy się zająć. Ich möchte vor der Pause noch einen Punkt dazu zeigen. I przed przerwą chciałbym jeszcze jeden punkt do tego pokazać. Und den finden wir in den Thessalonicher Briefen. I tą rzecz znajdziemy w liście do Tesaloniczan. Bei den Thessalonichern gab es solche, die unordentlich lebten. Wśród Tesaloniczan byli tacy, którzy żyli niestosownie, czy niewłaściwie, czy nieporządnie. Sie wollten nicht arbeiten. Nie chcieli pracować. Da lagen sie anderen auf der Tasche. I można tak powiedzieć, żerowali na innych. Das heißt, sie lebten von dem, was den anderen gehörte. To znaczy, oni żyli z tego, co należało do innych. Und er sagt Gott, das ist kein ordentlicher Wandel. I Bóg mówi, to nie jest dobre postępowanie. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Kto nie chce pracować, ten niech nie je. Gott möchte, dass wir ordentlich wandeln. Bóg chce, byśmy byli przykładni albo porządni. Und dieser Punkt wird hier angesprochen. I ta rzecz jest tutaj wspomniana. Und es wird uns eine Behandlung gezeigt, die in der Bezeichnung endet. I tu jest nam pokazane takie działanie, które kończy się na, czy ma swój koniec w napomnieniu, czy w naznaczeniu. Möchte gerne kurz zeigen, dass dieser Bezeichnung eine ganze Reihe von Schritten vorausging. Ale chciałbym też tutaj pokazać, że to naznaczenie, przed tym naznaczeniem jest mnóstwo innych kroków, które należy wykonać. Wisst ihr, Paulus war ja bei den Thessalonichern gewesen. Paweł był wśród Tesaloniczan. Und als dort bei ihnen war, hat ihnen schon geboten, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. I już gdy wśród nich był, to im to przykazał, kto nie chce pracować, niech nie je. Dann war weitergezogen. Potem udał się dalej w podróż. Es war eine Zeit vergangen. Przeminął pewien czas. Er schreibt ihnen einen ersten Brief. Napisał do nich pierwszy list. Und ermahnt sie. I napomina ich. In diesem Brief in Kapitel 4, Vers 11. 4. rozdział 11. wiersz. Dass sie sich beeifern sollen, still zu sein und ihre eigenen Geschäfte zu tun und mit ihren eigenen Händen zu arbeiten. Gorliwie starali się prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami. Er hatte ihnen, als bei ihnen war, das auch vorgelebt. On, gdy był wśród nich, przedłożył im tą rzecz.
Sie waren selbst das Vorbild gewesen in einem solchen ordentlichen Wandel. Oni sami byli, on był sam dla nich tym dobrym obrazem w tym. Und jetzt schreibt er ihnen diesen Brief und ermahnt sie dazu. I teraz on w tym liście do nich pisze i napomina ich. Aber er tut noch etwas. Ale czyni jeszcze coś. Er sagt auch, helft euch untereinander. Mówi też, pomagajcie sobie wzajemnie. Er schreibt ihnen in Kapitel 5, Vers 14. Piąty rozdział, 14 wiersz. Erstens weist die Unordentlichen zurecht. Najpierw napomina tych niesfornych. Zweitens tröste die Kleinmütigen. Następnie pociesza bojaźliwych. Und drittens nehmt euch der Schwachen an. I po trzecie, podtrzymujcie albo zajmujcie się słabymi. Da ist geistliches Unterscheidungsvermögen gefragt. To do tego potrzebne jest duchowe rozróżnianie. Unordentliche, die können, aber die wollen nicht. Ci, którzy są niesforni, oni potrafią, ale nie chcą. Sie müssen zurecht gewesen werden. Oni muszą być napomnieni, czy przywróceni do właściwego stanu. Kleinmütige, die wollen, aber sie haben nicht den Mut. Ci, którzy są bojaźliwi, oni chcą, ale nie mają odwagi do tego. Sie müssen getröstet, ermutigt werden. Oni muszą być pocieszeni i też posileni. Und schwache, die wollen, aber die können nicht. A słabi, oni chcą, ale nie potrafią, nie mogą, nie umieją. Und ihnen soll geholfen werden. I im trzeba pomagać. So hat er sich also wirklich bemüht, er hat sie selber ermahnt durch den Brief. I Paweł naprawdę troszczył się o nich i sam ich napomniał przez list. Und er hat ihnen gesagt, helft euch auch gegenseitig. I on też do nich powiedział, pomagajcie sobie wzajemnie. Und wieder vergeht eine Zeit. I znowu mija pewien czas. Und dann schreibt er den zweiten Brief. Pisze do nich drugi list. Er hatte ihnen gesagt, weist zurecht. Weist die Unordentlichen zurecht. I on do nich napisał, tych, którzy są niesforni, przywracajcie na właściwe stanowisko. Also weist sie auf den richtigen Weg. A więc przywróćcie ich, czy wskazujcie im tą właściwą drogę. Und jetzt ermahnt er sie noch einmal in dem zweiten Brief. I teraz napomina ich raz jeszcze w drugim liście. Zum Beispiel in 3, Vers 12. Na przykład trzeci rozdział, 12 wiersz. Mit Autorität gebietet er ihnen, in der Stille zu arbeiten. Ze swoim autorytetem, czy swoim autorytetem nakazuje im, by pracowali. Jetzt geht er in Bezug auf das Verhalten untereinander noch weiter. I następnie wchodzi w tę rzecz tych relacji między drugimi. Er sagt in Vers 6, zieht euch von einem solchen zurück, der unordentlich wandelt. W szóstym wierszu mówi, stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie. Wenn mein Bruder unordentlich wandelt, jeśli mój brat kroczy niewłaściwą drogą, dann kann ich nicht sagen, es ist alles gut. Nie mogę go objąć i powiedzieć, no fajnie, wszystko jest dobrze. Dann bin ich keine gute Hilfe. To wtedy nie jestem dobrą pomocą dla niego. Ich muss ihm zeigen, das muss in Ordnung kommen. Muszę mu pokazać, że tą rzecz musisz załatwić czy uregulować. Und jetzt kommt er in seinen Bemühungen zu einem Abschluss. I teraz w swoich staraniach on dochodzi do zakończenia. Und er sagt, wenn nun jemand immer noch nicht gehorcht. I mówi, jeśli ktoś nadal nie słucha, czy nie zważa, jest nieposłuszny, den bezeichnet, tego naznaczcie und habt keinen Umgang mit ihm. I nie przestawajcie z nim. Das steht in 2. Thessalonicher 3, Vers 14. To mamy trzeci rozdział, 14 wiersz. Was bedeutet das bezeichnen? Co oznacza naznaczenie? Es bedeutet öffentlich markieren als einen, der unordentlich wandelt. To znaczy publiczne naznaczenie jak kogoś, że i dobitne wypowiedzenie, że on niewłaściwie kroczy, chodzi. Öffentlich gesagt, dieser wandelt nicht ordentlich. To jest wtedy publicznie powiedziane, że ten postępuje niewłaściwie. Sein Verhalten stimmt nicht mit Gottes Gedanken überein. Jego zachowanie nie jest zgodne z Bożymi myślami. Und dann müssen wir uns im persönlichen Umgang zurückziehen. I my w tym momencie z naszymi osobistymi relacjami z nim musimy się wycofać, musimy nie mieć z nim kontaktu. Aber wir sollen einen solchen nicht für einen Feind halten. Ale nie powinniśmy też kogoś takiego jako uważać go za nieprzyjaciela, sondern ihn zurechtweisen als Bruder. Ale napominać go jako brata.
Eine solche Person ist nicht ausgeschlossen. Taka osoba nie jest wyłączona. Sie nimmt weiter am Brotbrechen teil. Taka osoba nadal bierze udział w łamaniu chleba. Aber sie ist öffentlich markiert als einer, der nicht in Übereinstimmung mit Gott lebt. Ale jest publicznie napomniana czy naznaczona jako ktoś, kto niewłaściwie postępuje w jakiejś sprawie. Und das Ziel ist, dass er zurechtkommt. A celem tego wszystkiego jest to, by on zawrócił z tej drogi. Wir sehen hier wieder diese beiden Seiten der Zucht. Tu widzimy znowu te dwie strony tej karności. Erstens Heiligkeit Gottes aufrechthalten. Bo z jednej strony zachowywać świętość Bożą. Und zweitens die Zurechtbringung im Auge haben. A po drugie, by kogoś, by to przywrócenie, by to też na to zwracać uwagę i mieć to ciągle na uwadze, by kogoś przywrócić na właściwe tory. Möchte noch drei Sonderfälle nennen. I jeszcze chciałbym wymienić trzy takie dodatkowe przypadki, specjalne, szczególne przypadki. Und dazu nur jeweils eine Stelle lesen. I tylko po jednym miejscu przeczytam. 1 Timoteusz 1, vers 3. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, trzeci wiersz, pierwszy Tymoteusza 1, 3. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Dazu aus dem Titusbrief. Drugie miejsce z listu Tytusa, do Tytusa. Aus Kapitel 1, Vers 11. Pierwszy rozdział, 11 wiersz. Tym trzeba zatkać usta, gdyż on... Tym trzeba zatkać usta. Es kann sein, dass wir jemanden auffordern müssen zu schweigen. Może tak być, że kogoś, komuś każemy, czy nakażemy, by milczał. Wenn er falsche Dinge lehrt, so wie in 1. Timotheus 1. Jeśli on będzie nauczał złych rzeczy, tak jak w 1. Tymoteusza, pierwszy rozdział. Oder wenn er schwätzt und betrügt. Albo jeśli on plotkuje i oszukuje. Dann müssen wir ihn auffordern zu schweigen und still zu sein. To musimy go wezwać do tego, by on był cicho i by się nie odzywał. Dann einen zweiten Sonderfall aus Titus 3, Vers 10. Drugi ten szczególny przypadek z trzeciego rozdziału. Vers 10. Einen sektiererischen Menschen weise ab nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung. Titus 3, Vers 10. A człowieka, wie hast du das? Einen sektiererischen Menschen weise ab. My mamy a człowieka, który wywołuje odszczepieństwo albo który jest sekciarski, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj. Noch ein Vers dazu aus Römer 16. Jeszcze jeden wiersz z Rzymian 16. Römer 16, Vers 17. 17 wiersz. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Wer Spaltungen unter den Gläubigen macht, kto robi podziały pośród wierzących, wer sektiererisch handelt, kto działa sekciarsko, der muss abgewiesen werden. Ten musi być usunięty. Und dann einen dritten, czy odrzucony. Einen dritten besonderen Fall aus 1. Timotheus 5. I trzeci ten szczególny przypadek z 1. Tymoteusza, 5. rozdział. 1. Timotheus 5, Vers 19 und 20. 19 i 20 wiersz. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Ein ältester hat einen besonderen Dienst, der in der Öffentlichkeit stattfindet. Starszy ma szczególną służbę, która dzieje się publicznie, wenn eine solche która jest publicznie wykonywana. Wenn eine solche Person sündigt, dann wird es besonders wahrgenommen. Jeśli taka osoba zgrzeszy, to jest to szczególnie widoczne, szczególnie widoczne. Und dann soll er überführt werden vor allen. I wtedy on ma być przywiedziony przed wszystkich. Er steht in einer besonderen Aufmerksamkeit. On jest jest poddany szczególnego rodzaju uwadze. Und deswegen soll er auch vor allen überführt werden. I dlatego też on ma być przed wszystkich przywiedziony publicznie. So haben wir diese
gemeinsame Zucht gesehen. Tak więc widzieliśmy to wspólne, tą wspólną karność, społeczną karność. Das Beispiel der Bezeichnung. Przykład naznaczenia. Und auch drei besondere Fälle. I trzy szczególne przypadki. Und wir wollen dabei nach der Pause noch etwas Fortsetzung machen. I po przerwie jeszcze będziemy się tym dalej zajmowali. Aber wir wollen bei allem im Auge behalten. Ale w tym wszystkim miejmy to na uwadze. Es geht um die Aufrechterhaltung der Heiligkeit Gottes. W tym wszystkim chodzi o zachowanie świętości Bożej. Aber es geht auch um die Bemühung Gottes um Zurechtbringung. Ale też chodzi tutaj o starania Boże, by kogoś przywrócić. Gott möchte, dass glückliche Gemeinschaft mit ihm genossen wird. Bóg chce, by ta szczęśliwa społeczność z nim, byśmy się nią rozkoszowali. Dazu müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. I do tego muszą być te szczególnego rodzaju uwarunkowania być. Und darum geht es bei dieser gottgemäßen Zucht. I o to właśnie chodzi w tym karceniu godnym Boga. Wir wollen jetzt zusammen aus dem ersten Korintherbrief das fünfte Kapitel lesen. Przeczytajmy wspólnie razem pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział. Pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Wir haben einige Bibelstellen angeschaut, die uns persönliche Bemühungen füreinander vorstellen. Przeglądaliśmy kilka miejsc z Biblii, które nam pokazywały tą naszą osobistą, to nasze osobiste staranie się o siebie. Wir haben schon gesehen, dass es auch eine gemeinsame Verantwortung gibt. Ale też zauważyliśmy już, że jest wspólna odpowiedzialność. Wir haben in Matthäus 18 davon gelesen, dass es der Versammlung gesagt werden muss. W Mateusza 18 czytaliśmy, że pewna rzecz musi być powiedziana zgromadzeniu. Und das ist die örtliche Versammlung. I to jest to miejscowe świadectwo zgromadzenia. Und dann macht Matthäus 18 weiter klar, dass diese Versammlung, diese örtliche Versammlung Autorität hat zum Binden und zum Lösen. I tam ten Mateusza 18 mamy to dobitnie pokazane, że miejscowe świadectwo zgromadzenia ma autorytet do związania pewnej rzeczy i do rozwiązania pewnych rzeczy. Warum hat die örtliche Versammlung diese Autorität? Dlaczego miejscowe świadectwo zgromadzenia ma ten autorytet? Weil der Herr Jesus in der Mitte ist. Ponieważ Pan Jezus jest pośrodku. Weil er in der Mitte ist, hat sie diese Autorität. Ponieważ on jest pośrodku, ono ma ten autorytet. Und der Herr Jesus hat der örtlichen Versammlung die höchste Autorität auf dieser Erde gegeben. I Pan Jezus miejscowym świadectwom zgromadzenia dał najwyższy autorytet na ziemi.
Was bedeutet es, Autorität zum Binden und zum Lösen zu haben? Co oznacza posiadać autorytet do związania pewnych rzeczy i do rozwiązania ich? Ich möchte es einfach erklären. Chciałbym to prosto spróbować wyjaśnić. Das Binden bedeutet, związanie. Durch das Handeln der Versammlung wird deutlich, dieser Bruder, diese Schwester ist an die Sünde gebunden. Durch die Handlung der Versammlung wird deutlich gemacht. Przez działanie zgromadzenia jest to jawnie objawione czy pokazane. Diese Sünde ist an die Person gebunden. Że dany grzech jest przyłączony do tej osoby, jest złączony z tą osobą. Ja, sie ist schuldig. Tak, ta osoba jest winna. Und deswegen muss so gehandelt werden. I dlatego właśnie musi być takie a takie postępowanie w tym przypadku. Das lösen bedeutet, rozwiązanie oznacza, diese Person ist frei von der Sünde. Dana osoba została uwolniona od tego grzechu. Und entsprechend handelt die Versammlung. I odpowiednio do tego zgromadzenie postępuje. Durch das Handeln der Versammlung wird deutlich, diese Person ist frei, los von der Sünde. Przez postępowanie tego zgromadzenia jest to jawnie przedstawione, że ta osoba jest wolna już od tego grzechu. Dieses Handeln der Versammlung hat Bedeutung für die Erde. Działanie zgromadzenia ma znaczenie tutaj na ziemi. Es wird anerkannt von dem Herrn im Himmel. To działanie zgromadzenia jest uznane przez Pana, który jest w niebie. Aber es hat keine Bedeutung für die Ewigkeit. Ale to działanie nie ma znaczenia w stosunku do wieczności. Gott vergibt Sünde im Blick auf die Ewigkeit. Bóg przebacza grzechy, jeśli chodzi o wieczność. Aber hier auf dieser Erde hat die Versammlung Autorität zum Binden und zum Lösen. Ale tutaj na tej ziemi to zgromadzenie ma ten autorytet, by pewne rzeczy postanawiać i potem te postanowienie odwoływać. Und ein Beispiel dafür haben wir in 1. Korinther 5. I przykład na to mamy w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział. In 1. Korinther 5 wird uns die stärkste Form der Zucht gezeigt. W tym rozdziale właśnie mamy najmocniejszą, czy największą, najsilniejszą formę tego działania pokazaną. Wir haben eben gesehen, dass es weniger starke Formen der Zucht gibt. Widzieliśmy przed przerwą, że są też mniej drastyczne formy karności. Es gibt die Bezeichnung. Jest naznaczenie. Es gibt das Überführen vor allen. Jest przedstawienie przed wszystkimi. Es gibt das Auferlegen von Schweigen. Jest nakazanie milczenia. Aber hier haben wir die stärkste Form der Zucht. Ale tu jest ta najmocniejsza forma karności. Erinnerst du dich noch an die beiden Züge, die jede Zucht im Auge hat? Czy przypominasz sobie te dwa przypadki, gdy każdy die jede Zucht im Auge, die jede Zucht verfolgt. Gdy każda karność była rozpatrywana czy widziana? Wir haben diese beiden Punkte eben genannt. Myśmy wymienili te dwie rzeczy. Es ist die Heiligkeit Gottes, die aufrechterhalten wird. Tu chodziło o tą, o to, że świętość Boża musi być zachowywana. Und es ist die Wiederherstellung dessen, der gesündigt hat, die gewünscht wird. A druga rzecz to jest przywrócenie tego, który zgrzeszył. Aber bei dem Ausschluss dieser stärksten Form der Zucht, ale przy wyłączeniu, czyli najmocniejszej formy karności, da überwiegt dieser Gedanke der Heiligkeit Gottes. Tutaj przeważa ta myśl, czy ta rzecz o świętości Bożej. Durch den Ausschluss wird deutlich gemacht, przez wyłączenie jest nam to uzmysłowione, alle anderen Bemühungen helfen nicht. Wszelkie inne starania czy sposoby nie przyniosły rezultatu. Aufgrund der Heiligkeit Gottes i w związku ze świętością Bożą müssen wir den Bösen hinaustun. Musimy złego usunąć. Es entspricht den Gedanken Gottes.
To jest, takie są właśnie myśli Boże. Und es ist notwendig, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. I jest to też konieczne, by mieć społeczność z Nim. Wenn wir aufhören, gottgemäße Zucht zu üben, jeśli my zaprzestaniemy wykonywania karności, która odpowiedniej do tego, co Bóg sobie życzy, dann kommt der Augenblick, to nadejdzie taka chwila, wo wir die Zustimmung Gottes nicht mehr haben. Gdy nie będziemy, gdy Bóg nie będzie kładł swojej pieczęci na tym, co my postanawiamy, czy na naszym postępowaniu. Gott kann sich nicht verbinden mit dem Bösen. Bóg nie może się łączyć ze złem. Und wenn wir Böses nicht mehr gottgemäß behandeln, a jeśli my nie będziemy traktowali zła w sposób, którego Bóg od nas wymaga, dann kann sich Gott nicht mehr mit uns verbinden. To Bóg nie może przyznać się do nas, czy nie może mieć łączności, społeczności z nami. Aber sogar beim Ausschluss, ale nawet w wypadku wyłączenia, hört der Wunsch nicht auf, dass es Wiederherstellung gibt. Nie ustaje to życzenie, by było to odrodzenie, odnowienie tego, wobec kogo to było uczynione. Wir wollen uns jetzt das Kapitel 1. Korinther 5 ein wenig anschauen. Zechciejmy teraz ten piąty rozdział przyjrzeć się dokładniej tym wierszom. Wir können nicht alle Einzelheiten betrachten. Nie będziemy rozważali wszystkich szczegółów. Aber ich möchte versuchen, die Linie des Kapitels zu zeigen. Ale chciałbym postarać się wskazać tą linię przewodnią tego rozdziału. In Vers 1 wird die Situation in Korinth beschrieben. W pierwszym wierszu jest opisana sytuacja w Koryncie. Und wir können sagen, es war eine klare Sache. I możemy powiedzieć, to była bardzo jawna czy jasna rzecz. Die Sünde lag klar auf der Hand. Ten grzech był położony jak na tacy, czy podany jak na tacy. Und es war kein Fehltritt. To nie był jakiś upadek czy potknięcie. Es war tatsächlich ein böser Zustand. To był rzeczywiście zły stan. In Vers 2 sehen wir, was die Korinther tun sollten. W drugim wierszu mamy napisane, co oni powinni uczynić. Sie hatten nicht die ganze Bibel wie wir. Oni nie mieli całej Biblii, tak jak my dzisiaj. Vielleicht wussten sie nicht, was sie jetzt wirklich tun sollten. Być może oni naprawdę nie wiedzieli, co teraz mają uczynić. Aber eins hätten sie tun sollen. Ale jedno powinni uczynić, powinni o tym wiedzieć. Sie hätten Leid tragen sollen. Powinni być zasmuceni. Sie hätten traurig sein sollen über diese Sünde. Powinni być ubolewać nad tym grzechem. Und sie hätten traurig sein sollen darüber, dass diese Sünde in ihrer Mitte vorgekommen war. Powinni być bardzo zasmuceni, że ten grzech przydarzył się pośród nich. Wenn wir Leid tragen, wenn es uns wirklich wehtut, jeśli my jesteśmy zasmuceni, jeśli my naprawdę ubolewamy, dann wird Gott den Weg zeigen. To wtedy Bóg pokaże drogę. Er wird zeigen, was zu tun ist. On pokaże, co należy czynić. Und dann werden wir Reinigung verfolgen. I wtedy my pójdziemy tą drogą oczyszczenia. Dieses Leid tragen, das sollte dazu führen, to ubolewanie powinno do tego doprowadzić właśnie, dass der diese Tat begangen hat, aus der Mitte weggetan würde. By ten, który ten czyn popełnił, był usunięty. Nicht ohne Leid zu tragen. Nie bez ubolewania. Nicht mit einem kalten, richtenden Herzen. Nie z takim zimnym, chłodnym, sędziowskim sercem. Aber gerade dieses Leid tragen. Ale właśnie to ubolewanie. Das traurig sein über diese Sünde. Że my jesteśmy zasmuceni tym grzechem. Würde dazu führen, dass er hinausgetan würde. To właśnie doprowadzi do tego, że on będzie usunięty. Reinigung war nötig. Oczyszczenie jest konieczne. Die Heiligkeit Gottes musste aufrecht erhalten werden. Świętość Boża musi być zachowana. Und deshalb war dieses Hinaustun nötig. I właśnie dlatego to wyłączenie było konieczne. In Vers 3 lernen wir etwas sehr Wichtiges. W trzecim wierszu możemy się nauczyć czegoś bardzo ważnego. Paulus als Apostel hatte längst ein Urteil in seinem Herzen gefällt. Paweł jako apostoł już dawno czy od długiego czasu wydał osąd w tej sprawie. Er wusste, was zu tun war. On dokładnie wiedział, co należało uczynić. Aber er stellt es der Versammlung vor, ale
on to przedstawia zgromadzeniu. Und er wünscht, dass die Versammlung handelt. I on życzy sobie, by zgromadzenie działało w tej sprawie. Wir haben gesehen, dass die Versammlung, die örtliche Versammlung, diese Autorität hat. Właśnie przed chwilą mówiliśmy, że właśnie miejscowe świadectwo zgromadzenia ma ten autorytet. Und wie handelt nun die Versammlung? I jak zgromadzenie działa? Das lernen wir in Vers 4. To widzimy w czwartym wierszu. Handelt erstens im Namen des Herrn Jesus. Po pierwsze, ono działa w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Zweitens in der Kraft des Herrn Jesus. A po drugie, z mocą Pana Jezusa. Im Namen des Herrn Jesus bedeutet in Übereinstimmung mit seiner Person, mit seinen Gedanken. W imieniu Pana Jezusa oznacza w zgodności z Nim, z Jego myślami. Und in der Kraft des Herrn Jesus macht klar, dass wir das nicht irgendwie in menschlicher eigener Kraft tun können. A w jego mocy oznacza to, że nie naszą jakąś nadaną nam przez kogoś naszą ludzką mocą to czynimy. Der Herr Jesus muss uns diese Kraft geben. To Pan Jezus musi dać nam tą siłę. Wir erleben das manchmal. I czasem możemy to też przeżyć. Wie schwierig es ist, in einer solchen Situation richtig zu handeln. Jak ciężkim jest, by w takiej sytuacji działać właściwie. Aber dann möchte der Herr Jesus Kraft geben. Ale Pan Jezus chce dać siłę ku temu. Um diese Kraft zu erleben, müssen wir beten. By tą siłę otrzymać, musimy się modlić. Um diese Kraft zu erleben, müssen wir Leid tragen. By przeżyć tą siłę czy tą moc od Pana Jezusa, musimy ubolewać. Aber dann können wir handeln in seinem Namen. Ale wtedy możemy działać w Jego imieniu und in seiner Kraft. I w Jego sile, w Jego mocy. In Vers 5 lernen wir, was Paulus als Apostel getan hätte. W piątym wierszu widzimy, co Paweł by uczynił. Paulus als Apostel hätte einen solchen dem Satan überliefert. Paweł jako apostoł oddałby takiego szatanowi. Er hätte ihn der Macht Satans übergeben. Oddałby go mocy szatana. Das tut die Versammlung, die örtliche Versammlung nicht. Ale miejscowe świadectwo tego nie czyni. Die örtliche Versammlung bindet und löst. Miejscowe świadectwo związuje i rozwiązuje. Aber sie überliefert nicht dem Satan. Ale ono nie przekazuje czy nie oddaje szatanowi. Das war nur einem Apostel vorbehalten. Ta rzecz była zachowana, zastrzeżona tylko dla apostołów. Aber wir lernen aus diesem Vers zwei Dinge. Ale z tego wiersza możemy się nauczyć dwóch rzeczy. Erstens, die Zucht hat nur Reichweite für die Erde. Für die Erde. Für die Erde. Po pierwsze, karność obowiązuje tylko na tej ziemi. Da kann es vielleicht Verderben des Fleisches geben, aber der Geist sollte gerettet werden. Może to doprowadzić do zatracenia ciała, ale duch będzie zbawiony. Die Zucht hat also zu tun mit der Erde und hat nichts zu tun mit dem ewigen Heil. Karność ma do czynienia, czy obowiązuje tutaj na ziemi, ale nie ma nic, nie ma żadnego związku ze zbawieniem wiecznym. Und ein zweites lernen wir in Vers 5. Drugiej rzeczy uczymy się z piątego wiersza. Auch hier ist die Wiederherstellung am Ende im Sinn. Także i tutaj jest mowa o odnowieniu Wiederherstellung am Ende, die ist im Blick. Jest mowa o odnowieniu czy w przyszłości. Der Geist soll gerettet werden am Tag des Herrn Jesus. Duch by był wyratowany czy zbawiony w dzień pański. In Vers 6 lernen wir dann, warum diese Zucht nötig ist. W szóstym wierszu mamy, dlaczego ta karność jest konieczna. Wir lernen, dass es Verunreinigung durch Verbindung gibt. Możemy tutaj zauważyć, że istnieje coś takiego jak zanieczyszczenie przez połączenie się z kimś nieczystym. Gott erklärt es uns an einem einfachen Beispiel. Bóg wyjaśnia nam to na bardzo prostym przykładzie. Wenn man ein wenig Sauerteig in einen Teig tut, jeśli troszeczkę kwasu dodamy do zaczynu całego, dann wirkt dieser Sauerteig. To ten kwas działa. Und er wirkt, bis er den ganzen Teig durchsäuert hat. I on tak długo będzie działał, aż zakwasi cały zaczyn, całe ciasto. Und so ist es, wenn wir Böses in der Mitte der Gläubigen zulassen.
I dokładnie jest tak samo, jeśli my dopuścimy do tego, by zło działało wśród wierzących und dieses böse nicht richten, i nie osądzimy tego zła, dann wirkt es immer weiter. To ono powoli będzie, będzie się rozmnażało, rozprzestrzeniało. Und schließlich sind alle davon beeinflusst. I koniec końców wszyscy będą przez to zło opanowani. Wenn böses vorkommt, jeśli jest zło wśród nas und wir behandeln es gottgemäß, i my się nim zajmujemy tak, jak Bóg sobie tego życzy, dann beweisen wir, dass wir rein sind. To wtedy udowadniamy, że jesteśmy czyści. Aber wenn wir dieses böse dulden, ale jeśli my to zło tolerujemy, wenn wir es nicht behandeln, jeśli nie zajmujemy się nim właściwie, dann werden wir alle davon verunreinigt. To wszyscy będziemy przez nie zanieczyszczeni. Es gibt ein sehr eindrückliches Beispiel im Alten Testament. W Starym Testamencie jest bardzo dobitny przykład. Im Buch Josua in Kapitel 7. W Księdze Jozuego w 7 rozdziale. Ein einzelner, ein Mann hatte etwas Böses getan. Jeden jedyny człowiek uczynił coś złego. Achan hatte etwas weggenommen, was Gott gehörte. Achan wziął coś, co należało do Boga. Und was sagt Gott in Vers 11? Co mówi Bóg w 11 wierszu? Israel hat gesündigt. Izrael zgrzeszył. Die Sünde des einen, grzech jednego, die sieht Gott als die Sünde des ganzen Volkes. Bóg widzi jako grzech całego ludu. Warum? Dlaczego? Weil sie nicht gehandelt hatten gegen dieses Böse. Dlatego, że oni nie zadziałali przeciwko temu złu. Weil sie dieses Böse nicht Gott bekannt hatten. Ponieważ oni tego zła nie wyznali Bogu. Weil sie es nicht aus ihrer Mitte hinausgetan haben. Bo oni tego zła nie usunęli spośród siebie. Und genau diesen Grund nennt uns hier 1. Korinther 5, Vers 6. I dokładnie ten sam powód jest wymieniony w Koryntian 6, 5 rozdział 6 wiersz. Wenn ihr das Böse nicht hinaustut, jeśli nie usuniecie zła, dann werdet ihr ganz verunreinigt. To wy wszyscy będziecie zanieczyszczeni. Gott sieht euch in Verbindung mit diesem Bösen und sieht euch verunreinigt. Bóg będzie was widział, że będzie widział, że wy jesteście połączeni z tym złem i będziecie dla niego nie zanieczyszczeni albo nieczyści. Und deshalb fordert uns auf, fegt den Sauerteig hinaus. I dlatego on od nas tego wymaga, usuńcie ten kwas spośród siebie. In Vers 7 sagt er, w 7 wierszu mówi: ihr müsst den Sauerteig ausfegen, damit ihr ein neuer Teig seid. Musicie usunąć ten kwas pośród siebie, abyście się stali nowym zaczynem. Wie ihr auch ungesäuert seid. Ponieważ jesteście przaśni. Das eine ist Praxis. Jedno to jest praktyka. Das andere ist Stellung. Drugie to jest nasze stanowisko. Er sagt, ihr seid doch ungesäuert. On mówi, przecież wy jesteście przaśni. Der Stellung nach seid ihr doch gereinigt. Jeśli chodzi o wasze stanowisko, to wy jesteście czyści. Ihr seid doch abgewaschen. Jesteście przecież umyci. Ihr seid doch geheiligt. Przecież jesteście poświęceni. Aber das, was ihr der Stellung nach seid, das sollte auch praktisch sein. Ale to, czym jesteście według waszego stanowiska, które wam zostało dane, powinniście to też praktykować. Und deshalb müsst ihr das Böse hinaustun. I dlatego musicie usunąć to zło. Aus dem persönlichen Leben, z osobistego życia, aber auch aus der Mitte der Gläubigen. Ale i to zło ma być usunięte spośród ogółu z wierzących. Und dann zeigt uns am Ende von Vers 7 die Motivation, das zu tun. I pod koniec 7 wiersza mamy motyw, jaki powinien nam przyświecać, by to uczynić. Pokazuje nam, że Chrystus za nas umarł. Christus ist der Sünde wegen gestorben. Chrystus zmarł z powodu grzechów. Wie schrecklich hat er gelitten am Kreuz für die Sünde. Jakże ciężko on cierpiał na krzyżu z powodu grzechu. Und jetzt wollen wir leichtfertig sein. A teraz my chcemy być tak lekkomyślni? Jetzt wollen wir sagen, ja, so schlimm ist das ja nicht. Chcemy powiedzieć, o, przecież to wcale nie jest takie złe. Ja, das kann man heute nicht mehr so genau nehmen. O, w dzisiejszych czasach to tak dokładnie tego nie można traktować. Nein, Christus ist am Kreuz gestorben der Sünde wegen.
Nie, Chrystus zmarł na krzyżu z powodu grzechów. Und das treibt uns dazu, wirklich Sünde hinauszutun. I to popycha nas do tego, by ten grzech usunąć. In Vers 8 lernen wir. W 8. wierszu możemy się zobaczyć. Unsere persönliche Heiligkeit ist die notwendige Voraussetzung dafür, auch gemeinsam so handeln zu können. Nasza osobista czystość jest tym warunkiem do tego, czy tym wezwaniem do tego, byśmy tak samo czynili jako całość, jako wspólnie razem. Paulus zeigt uns also, ihr sollt Leid tragen, wenn so etwas geschieht. Paweł mówi, macie się smucić, ubolewać, jeśli coś takiego się zdarzy. Und ihr müsst den Bösen, der das so getan hat, hinaustun. I tego złego, który to uczynił, musicie usunąć. Und das ist das Binden durch die Versammlung. I to jest właśnie to związanie przez zgromadzenie. Durch dieses Hinaustun wird deutlich gemacht, er ist ein Böser. Przez to wyłączenie jest to dobitnie pokazane, że on jest złym. Er hat diese Sünde getan. On popełnił ten grzech. Er lebt darin. On żyje w nim. Und deswegen müssen wir so handeln. I dlatego my tak musimy postąpić. In Vers 9 bis 13 wird uns jetzt gezeigt, wie wir einem solchen gegenüber uns verhalten sollen. Od 9 do 13 wiersza mamy napisane, jak mamy się wobec takiego zachowywać, wobec wyłączonego zachowywać. Wie verhalten wir uns nun, wenn eine solche Person hinausgetan werden musste? Jak my się zachowujemy, gdy jakaś osoba musi być wyłączona? Paulus sagt, ihr sollt keinen Umgang damit haben. Paweł mówi, nie przestawajcie z takim. Es gibt in der Welt viele Hurer und Sünder. W tym świecie jest wielu wszeteczników i grzeszników. Und ihr könnt nicht auf eine einsame Insel gehen. Nie jesteście w stanie udać się na samotną wyspę. Wahrscheinlich sind an deiner Arbeitsstelle solche Menschen. Może w twojej pracy są i tacy ludzie. Aber du musst deine Arbeit machen. Ale ty musisz wykonywać swoją pracę. Kannst nicht aus der Welt hinausgehen. Nie jesteś w stanie wyjść z tego świata. Aber wenn es einer ist, der Bruder genannt wird. Ale jeśli jest ktoś taki, kto jest nazywany bratem, und er in dieser Sünde lebt, i żyje w tym grzechu, dann könnt ihr keine Gemeinschaft haben. To z takim nie możecie mieć społeczności. Ihr könnt mit einem solchen keinen Umgang haben. Nie możecie z nim przestawać. Ihr könnt euch nicht treffen und die Freizeit gemeinsam verbringen. Nie można się z takim spotkać i spędzać wspólnie wolnego czasu. Ihr sollt keinen Umgang haben. Żadnego kontaktu z nim nie powinniśmy mieć. Man soll mieć. Durch euer Verhalten sehen, przez wasze zachowanie powinno być widoczne, dass ihr euch mit diesem Bösen nicht verbinden könnt. Że wy nie chcecie, czy nie chcemy się złączyć z tym złem. Wir müssen da eine Sache dazu sagen. Jedną rzecz musimy jeszcze do tego dopowiedzieć. Ein solches Hinaustun, ein solcher Ausschluss hebt die Beziehungen in der Schöpfung nicht auf. Takie wyłączenie nie usuwa tych relacji, które są w naturze, które są dane. Sollte es vorkommen, dass meine Frau ausgeschlossen werden müsste. Jeśli miałoby się zdarzyć coś takiego, że moja żona ma być wyłączona, dann wäre ich nach wie vor in der Verantwortung für sie zu sorgen. To tak samo wcześniej, jak i po tym wyłączeniu, moją odpowiedzialnością jest to, by o nią dbać. Sollte es vorkommen, dass ich ausgeschlossen werden müsste. Jeśli miałoby się zdarzyć coś takiego, że ja muszę być wyłączony, dann würde meine Frau nicht sagen, jetzt koche ich nicht mehr für dich oder ich wasche die Hemden nicht mehr. To moja żona nie powie, ja od dziś dla ciebie nie będę gotowała. Diese Beziehungen, wo wir Verantwortung haben, die hören nicht auf durch den Ausschluss. Te relacje nie ustają poprzez wyłączenie. Aber im Allgemeinen gilt keinen Umgang haben. Ale ogólnie obowiązują zasady, by z takimi nie przestawać. In Vers 13 fasst Gottes Wort es zusammen. W 13. wierszu Słowo Boże to podsumowuje. Die draußen sind, die in der Welt sind, die richtet Gott. Ci, którzy są na zewnątrz, którzy są w świecie, tych sądzi Bóg.
Aber ihr müsst den Bösen von euch selbst hinaustun. Ale złego albo zło musicie spośród siebie sami usunąć. Jetzt haben wir diese stärkste Form der Zucht ein wenig gesehen. Widzieliśmy, mogliśmy się teraz przyglądać po trochu tej najmocniejszej formie karności. Und wir haben auch gesehen, warum sie nötig ist. I też mogliśmy widzieć to, dlaczego ta forma jest konieczna. Wenn wir uns mit dem Bösen verbinden, jeśli my się złączymy ze złem, dann sieht Gott uns eins damit. To Bóg widzi nas jako jedność w tym. In dem zweiten Johannesbrief, da wird uns gesagt, w drugim liście Jana jest nam powiedziane, wenn jemand eine böse Lehre bringt, jeśli ktoś przynosi złą naukę, dann sollt ihr ihn noch nicht einmal grüßen. To nie powinniście go nawet pozdrawiać. Durch diesen Gruß würde man Gemeinschaft zeigen. Durch den Gruß würde man Gemeinschaft zeigen. To, bo przez pozdrowienie my wyrażamy naszą społeczność z nim. Und wir sollen nicht Gemeinschaft haben mit dem Bösen. A my nie powinniśmy mieć społeczności ze złem. Wir haben das auch gesehen an diesem Beispiel im Josua 7. Też widzieliśmy to na przykładzie z Księgi Jozuego, 7 rozdział. Und ich möchte das gerne noch einmal so unterstreichen. I chciałbym to jeszcze raz podkreślić. Ich möchte es deshalb unterstreichen, weil es in der Christenheit weitestgehend verloren gegangen ist. Dlatego chcę to podkreślić, bo niestety w chrześcijaństwie ta rzecz zanikła. Diesen Punkt zu sehen. I ten punkt nie jest właściwie rozsądzany ani widziany w chrześcijaństwie, w ogólnym chrześcijaństwie. Es gibt eine ganze Reihe von Christen, die sagen, ich möchte selber treu leben. Jest mnóstwo chrześcijan, którzy mówią, ja chcę sam żyć wiernie Panu. Ich möchte gerne in meinem persönlichen Leben in Reinheit wandeln. Ja chcę w moim osobistym życiu prowadzić czyste życie. Ich möchte auch gerne die Wahrheit der Bibel kennen und sagen. Chcę poznać prawdę, jaką podaje Biblia i ją zachowywać. Und dabei bleiben sie stehen. I na tym poprzestają. Aber Gottes Wort zeigt uns an vielen Stellen. Ale Słowo Boże na wielu miejscach pokazuje nam, auch Verbindung mit Bösem verunreinigt. Również połączenie czy łączenie się z grzechem to też zanieczyszcza. Und deshalb gibt es dieses ganze Kapitel 1. Korinther 5. I dlatego jest napisany ten cały rozdział 5 w pierwszym liście do Koryntian. Um uns zu zeigen, dass auch ein solcher Böser hinausgetan werden muss. By nam pokazać, że taki, kto jest zły, musi być wyłączony albo usunięty. Aber wir wollen auch den zweiten Korintherbrief berücksichtigen. Ale miejmy też na uwadze drugi list do Koryntian. Und da sehen wir, dass es nicht dabei geblieben ist, dass jemand gebunden wurde. I tutaj możemy widzieć, że nie skończyło się to na tym, że coś zostało związane. Es ist nicht dabei geblieben, dass jemand hinausgetan werden musste. Nie zostało to na tym, że ktoś musiał być wyłączony. Durch dieses Handeln der Versammlung hat Gott etwas bewirkt. Przez to, że zgromadzenie zadziałało, Bóg coś też zdziałał. Er hat Wiederherstellung, Umkehr bewirkt. Bóg spowodował odrodzenie, nawrócenie. Und deshalb konnte dieser wieder aufgenommen werden in die Gemeinschaft. I dlatego ten ktoś mógł być przyjęty z powrotem do społeczności. Und das wird uns in 2. Korinther beschrieben. I to jest nam opisane w drugim liście do Koryntian. Ich möchte euch da gerne noch eine Begebenheit erzählen. Chciałbym jeszcze wam opowiedzieć jedno zdarzenie. Die Beteiligten, die leben nicht mehr. Ci, którzy, o których to będzie, oni już nie żyją. Deswegen kann ich das auch erzählen. Z tego powodu też mogę to opowiedzieć. Da war ein Bruder, der musste ausgeschlossen werden wegen einer Sünde. Był pewien brat, który musiał być wyłączony z powodu grzechu. Dann ist er umgezogen in ein anderes Land. On przeprowadził się do innego kraju. Und die Geschwister haben ihn aufgenommen. Tamtejsi wierzący przyjęli go. Nicht zum Brotbrechen. Nie do łamania chleba. Sie wussten, er ist ausgeschlossen. Oni wiedzieli, że on jest wyłączony. Aber sie haben Umgang mit ihm gehabt. Ale oni
mieli z nim kontakty. Sie haben gemeinsame Dinge unternommen. Oni wspólnie z nim podejmowali różne rzeczy. Sie haben ihn eingeladen zum Essen. Zapraszali go do siebie na posiłki. Und so ging es einige Jahre. I trwało to kilka lat. Dann ist der Bruder wieder umgezogen in das Land, aus dem er kam. I ten po kilku latach ten brat wrócił do kraju, z którego pochodził. Und die Geschwister, die haben sich so verhalten, wie wir es eben in 1. Korinther 5 gelesen haben. I ci bracia, od których on odszedł, czy wyprowadził się, oni zachowywali się nadal tak, jak mogliśmy to czytać w tym 5. rozdziale 1. do Koryntian. Sie haben keinen Umgang mit ihm gehabt. Nie mieli żadnych kontaktów z nim, nie pielęgnowali ich. Es dauerte ungefähr ein halbes Jahr. Trwało to mniej więcej pół roku. Da hat er seine Sünde bekannt. On wyznał swój grzech. Und er konnte wieder aufgenommen werden. I on znowu mógł być przyjęty. Weißt du, was dieser Bruder dann gesagt hat? Wiecie, co ten brat powiedział po tym zdarzeniu? Die vielen Jahre in dem anderen Land. Tych wiele lat w tym innym, w obcym kraju. Die haben mich nicht zur Umkehr gebracht. One nie przywiodły mnie do powrotu, do pokuty. Die Gemeinschaft, die ich da erlebt habe mit den Geschwistern, die hat mich nicht zur Umkehr gebracht. Społeczność, którą ja miałem z tamtejszymi wierzącymi, ta społeczność nie przywiodła mnie na ten właściwy tor. Aber als ihr hier nach der Schrift gehandelt habt. Ale gdy wy tutaj postąpiliście tak, jak mówi Pismo, als ihr keinen Umgang hattet. Gdy nie mieliście ze mną żadnych kontaktów, ani nie przebywaliście ze mną, da bin ich zum Nachdenken gekommen. Ja zacząłem myśleć. Und das hat mich zurückgebracht. I to właśnie zawróciło mnie, przyprowadziło mnie na to właściwe miejsce. Merken wir, wie nötig es ist, sich wirklich an Gottes Wort zu halten? Czy zauważamy, jak to koniecznym jest, by trzymać się tego, co mówi Słowo Boże? Wenn wir das so in 1. Korinther 5 lesen. Jeśli my to czytamy, to co jest napisane w 5. rozdziale 1. do Koryntian, dann müssen wir folgendes sagen. To musimy powiedzieć następującą rzecz. Wenn einer sich nicht daran hält und doch Umgang hat mit einem ausgeschlossenen. Jeśli ktoś nie przestrzega tego, co tam jest napisane i ma kontakt z wyłączonym, dann macht er sich erstens eins mit dieser Sünde. To po pierwsze, on czyni się jednością z tym grzechem. Und er verhindert zweitens die Wiederherstellung. I po drugie, on uniemożliwia powrócenie temu wyłączonemu. Ist das Liebe? Czy to jest miłość? Das ist keine Liebe. To nie jest miłość. Aber wenn wir uns so verhalten, wie Gottes Wort es uns zeigt. Ale jeśli my będziemy się zachowywali tak, jak nam Słowo Boże pokazuje, dann kann Gott Heilung schenken. To Bóg może darować uzdrowienie. Und davon lesen wir in 2. Korinther 2. I o tym czytamy w drugim liście do Koryntian, drugi rozdział. Wir lesen zunächst einmal aus Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Przeczytamy od 1 do 11 wiersza. 2. Koryntian, drugi rozdział. Ja zaś postanowiłem sobie nie przychodzić drugi raz do was ku zasmuceniu. Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż może mnie rozweselić, jak nie ten, który przeze mnie jest zasmucony? A to właśnie napisałem, aby po przybyciu do was nie doznać smutku od tych, którzy mi radość sprawić winni, bo jestem tego pewien co do was wszystkich, że radość moja jest zarazem radością was wszystkich. Albowiem pisałem do was wszystkich z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię dla was. Jeśli tedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele, was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Po to zresztą i pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja. Gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Paulus erinnert die Korinther, dass er aus großer Liebe den ersten Brief geschrieben hatte. Paweł przypomina Koryntianom, że on z wielkiej miłości napisał ten pierwszy list. In Herzensangst und mit Tränen.
z takim bojaźnią w sercu i ze łzami. Und er schreibt ihnen, dass er jetzt nicht wieder in Traurigkeit zu ihnen kommen wollte. I teraz on do nich pisze, że on nie chce w smutku do nich przychodzić. Da lernen wir, dass dieser Prozess der Wiederherstellung begleitet ist erstens von Liebe und zweitens von Geduld. I tutaj widzimy, że ten proces przywracania czy odnawiania charakteryzuje się po pierwsze Liebe und dann Geduld. Po pierwsze przez miłość, a potem przez, po drugie przez cierpliwość. Paulus hatte beschlossen, nicht wieder in Traurigkeit zu kommen. Paweł postanowił sobie, że nie przyjdzie po raz drugi w smutku. Er war bereit zu warten. On był gotowy czekać. Diese Liebe und diese Geduld, die waren nötig. Ta miłość i ta cierpliwość były konieczne. Aber es war noch etwas zweites nötig. Ale jeszcze jedna rzecz była konieczna. Das lesen wir in Vers 3. To czytamy w trzecim wierszu. Paulus schreibt davon, dass es für ihn eine große Freude sein würde, wenn diese Wiederherstellung wieder da wäre. Paweł pisze, że będzie to dla niego wielką radością, jeśli to odrodzenie będzie miało miejsce. Und er schreibt, dass er den Korinthern vertraut, dass sie alle die gleiche Freude hätten. I Paweł pisze do nich, że on im wierzy czy ufa, że oni wszyscy będą mieli tą radość. Ist das wirklich so, wenn eine solche Handlung nötig war? Czy to jest też wśród nas tak, że jeśli takie postępowanie było konieczne, dass wir wirklich alle nichts lieber hätten, als dass es wieder in Ordnung käme? Że naprawdę my wszyscy nie pragniemy niczego innego, jak tylko tego, by to wszystko było przywrócone i przywrócone do porządku i odnowione, odrodzone. Dass ein Zurechtkommen für uns alle wirkliche Freude wäre. Że to nawrócenie się tego kogoś będzie dla nas wszystkich wielką radością. So war es hier bei Paulus und so wünschte er es für die Korinther. Właśnie tak było to u Pawła i on życzył tego wszystkim Koryntianom, by oni też mieli takie nastawienie. Paulus wusste, dass durch dieses Handeln Traurigkeit entstanden war. Paweł wiedział, że przez to postępowanie nastał smutek. Traurigkeit bei den Geschwistern. Smutek wśród wierzących. Sie mussten einen der Brüder genannt wird hinaustun. Oni kogoś, kto był nazywany bratem, oni musieli go wyłączyć. Aber auch Traurigkeit bei dem, der hinausgetan wurde. Ale wywołało to smutek również u tego, kto został wyłączony. Er war nicht mehr in dieser glücklichen Gemeinschaft mit den Gläubigen. Ten ktoś nie był już w tej szczęśliwej społeczności z wierzącymi. Diese Traurigkeit zeigt, dass in der Seele ein Werk stattfand. Ten smutek pokazał, że w tej duszy coś się zaczęło zmieniać, jakiś proces nastąpił. Es war keine Auflehnung. To nie było od zbuntowanie. Es war keine Rebellion. To nie był bunt. Es war kein Dagegenkämpfen. To nie była walka przeciw z tym, co miało miejsce. Es war Traurigkeit. To był smutek. Traurigkeit über die Sünde. Smutek z powodu grzechu. Und Traurigkeit über die Folgen davon. I smutek z powodu następstw tego grzechu. Und dann war ein Ziel erreicht worden. I przez to ten cel został osiągnięty. Paulus sagt in Vers 6, genügend ist einem solchen diese Strafe. W szóstym wierszu Paweł mówi, wystarczy ta kara takiemu. Das heißt, die Zucht, die ist zu ihrem Ziel gekommen. To oznacza, że ta karność osiągnęła swój cel. Diese Traurigkeit, die zeigte, das Werk der Wiederherstellung hat stattgefunden. Ten smutek pokazał, że to dzieło odnowienia miało miejsce. Und das sollte erkannt werden. I to miało być uznane czy poznane. Es sollte nicht übermäßige Traurigkeit sein. To nie miało być, ten smutek nie miał się jakby nawarstwić i być ponad miarę. Sondern wenn erkennbar war, dass das Ziel erreicht war. Lecz w momencie, gdy można było poznać, że ten cel został osiągnięty, dann sollte auch vergeben werden.
to w tym momencie dokładnie miało nastąpić przebaczenie. Dann sollte wieder aufgenommen werden. I w tym dokładnie momencie miał być ten ktoś przyjęty. Da sollte die Person gelöst werden von der Sünde. I ta osoba w tym momencie jest uwolniona od tego grzechu. Und weil dieser Zeitpunkt gekommen war, ermahnt Paulus in Vers 8 Liebe zu üben. I ponieważ to miało miejsce, to w 8 wierszu Paweł mówi, by okazać mu miłość. Wiecie, miłość przez cały ten czas ona nie ustała. Ale ta miłość nie mogła działać, nie mogła się wprowadzić w czyn. Sie konnte nicht ausgeübt werden. Ona nie mogła być wykonywana. Es war kein Umgang möglich. Nie było możliwe, by się z tym kimś kontaktować. Aufgrund dieser Zucht war der Liebe eine Schranke gesetzt. W związku z tą karnością przed miłością został postawiony szlaban taki. Aber jetzt war die Wiederherstellung eingetreten. Ale teraz nastąpiło odrodzenie. Jetzt sollte er wieder naprawienie. Jetzt sollte er wieder aufgenommen werden. I teraz ten ktoś miał być przyjęty z powrotem. Und dann konnte die Liebe wieder ausgeübt werden. I w tym momencie, od tego momentu, ta miłość mogła być na nowo okazywana. Und jetzt wünscht Paulus, i teraz Paweł życzy, dass sie auch darin gehorsam seien. Aby i oni w tym byli też posłuszni. Sie waren gehorsam gewesen im Hinaustun. Oni byli posłuszni co do tego, jeśli chodzi o wyłączenie. Und jetzt sollten sie auch gehorsam sein im Wiederaufnehmen. I oni teraz też mają być posłuszni, jeśli chodzi o przyjęcie. Sie sollten vergeben in der Person Christi. Oni mieli przebaczyć przez osobę albo w osobie Pana Jezusa Chrystusa. In Kapitel 5 hatten wir gesehen. W 5 rozdziale widzieliśmy. Sie sollten handeln, sie sollten hinaustun im Namen des Herrn Jesus und in der Kraft des Herrn Jesus. Oni mieli działać w imieniu i w mocy Pana Jezusa. Jetzt lernen wir hier in 2 Vers 10. A teraz tutaj w 10 wierszu 2 rozdziału. Sie sollten auch vergeben in der Person Christi. Oni mają przebaczyć w osobie Pana. Oder in seinem Angesicht vor ihm. Albo w jego obliczu przed nim. Auch im Vergeben ist er der Maßstab und der Beurteiler. Również i w przebaczaniu to on jest tym wzorcem dla nas. Und Paulus schließt diesen Abschnitt und sagt: Handelt so, damit ihr nicht vom Satan übervorteilt werdet. I ten urywek Paweł kończy, aby szatan nas nie podszedł. Handelt so, damit der Satan nicht Schaden unter euch anrichtet. Działajcie tak, aby szatan nie narobił szkód wśród was. Und Satan richtet Schaden an, wenn wir nicht den Bösen hinaustun. A szatan czyni szkody wśród nas, jeśli my złego nie usuniemy. Aber Satan richtet auch Schaden an, wenn wir ihn nicht wieder aufnehmen, wenn das Werk der Wiederherstellung erfolgt ist. Ale szatan czyni też wielkie szkody wtedy, gdy my kogoś nie przyjmiemy, gdy to dzieło odrodzenia już się dokonało. Und über dieses Werk der Wiederherstellung lernen wir noch aus Kapitel 7. I jeśli chodzi o to odrodzenie, to jeszcze możemy się czegoś nauczyć z 7 rozdziału. Wir lesen noch Kapitel 7, Vers 9. 7 rozdział, 9 wiersz. Bis Vers 12. Od 9 wiersza. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił, jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Zaiste, jeśli pisałem do was, to nie ze względu na tego, który krzywdę wyrządził, ani ze względu na tego, który krzywdy doznał, lecz po to, aby u was wyszła na jaw gorliwość wasza o nas przed obliczem Bożym. Die Korinther hatten tatsächlich Leid getragen. Koryntianie rzeczywiście ubolewali bardzo. Sie waren betrübt gewesen. Oni byli bardzo zasmuceni. Und das hatte sie zur Buße geführt. I to doprowadziło ich do pokuty. Diese Buße ist eine innere Umkehr.
Ta pokuta to jest ten, to wewnętrzne zawrócenie. Sie ist ein tiefgehendes Selbstgericht in der Gegenwart Gottes. To jest ten głęboki jakby samosąd w obecności Bożej. Und das war das, was Gott bewirken wollte. I to było dokładnie to, co Bóg chciał zdziałać. Echte Buße zum Heil. Prawdziwa pokuta ku zbawieniu. Und diese Buße, diese Betrübnis, die hatte Folgen gehabt. I ta pokuta, to zasmucenie, ono miało swoje następstwa. Sie hatten Fleiß bewiesen. Oni okazali pilność. In 1. Korinther 5 waren sie gleichgültig. W 1. Koryntian 5 oni byli obojętni zupełnie. Jetzt waren sie fleißig. A tutaj oni są pilni. Es hatte Verantwortung bewirkt. To też zdziałało odpowiedzialność. In 1. Korinther 5, da haben sie gedacht, wir müssen nichts tun. W tym piątym rozdziale pierwszego listu oni myśleli sobie, że a co nas to obchodzi, nic nie musimy czynić. Aber jetzt hatten sie die Bereitschaft in der Sache zu handeln. Ale teraz oni są gotowi, by działać właściwie w tej sprawie. Es hatte Unwillen bewirkt. To spowodowało niechęć. Unwillen über die Sünde und ihre Folgen. Niechęć wobec grzechu i jego następstw. Es hatte Furcht bewirkt. To spowodowało strach. Sie hatten Gottesfurcht vor seiner Heiligkeit und der Heiligkeit seines Hauses gelernt. Oni obawiali się, czy mieli bojaźń przed Bożą świętością i świętością jego domu. Es hatte Sehnsucht bewirkt. To też spowodowało tęsknotę. Sehnsucht nach ungetrübter Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Tęsknotę za społecznością, niezaburzoną społecznością. Es hatte Eifer bewirkt in der Sache. To też spowodowało gorliwość w tej sprawie. Es hatte Vergeltung bewirkt in Bezug auf die Behandlung der Sünde. I także odpuszczenie spowodowało. Daran merken wir, es war wirklich ein Werk der Wiederherstellung gewesen. Genau. W 11 wierszu my mamy jaką karę, a tam w niemieckim jest jako przebaczenie. Czyli że to spowodowało przebaczenie. Es war wirklich ein Werk unter den Geschwistern gewesen. To było prawdziwe dzieło, które się dokonało wśród wierzących. Und durch ihr Handeln in diesen Stücken hatten sie bewiesen, dass sie an der Sache rein sind. I przez ich działanie oni udowodnili, że oni w tej sprawie są czyści. Und es war auch dieses Werk der Wiederherstellung in dem gewesen, der gesündigt hatte. I to również spowodowało to dzieło odrodzenia w tym, który zgrzeszył. Und deswegen konnte und sollte er wieder aufgenommen werden in die Gemeinschaft. I dlatego on mógł i on powinien też być przyjęty z powrotem do społeczności. Paulus hatte ihnen in dem ersten Brief geschrieben, dass sie diese Zucht ausüben müssen. W tym pierwszym liście Paweł im napisał, że oni mają wykonać tą karność. Er hatte ihnen auch geschrieben. On im też napisał. In Kapitel 13. W 13. rozdziale. Die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles. Miłość we wszystko wierzy, miłość wszystkiego się spodziewa. Es war nötig, dass sie so handelten. To było koniecznym, że by oni tak działali. Aber die Liebe hatte gehofft, dass es wieder in Ordnung kommt. Ale miłość cały czas miała tą nadzieję, że ta rzecz będzie załatwiona. Und jetzt schreibt er den zweiten Brief. I teraz on pisze ten drugi list. Und er war nicht enttäuscht worden. I on nie rozczarował się. Das Ziel war erreicht worden. Ten cel został osiągnięty. Wiederherstellung war erkennbar geworden. To odrodzenie, można je było widzieć. Und er konnte wieder aufgenommen werden. I ten ktoś mógł być przyjęty. Dieser Bruder, der gesündigt hatte, war zurechtgekommen. Ten brat, który zgrzeszył, on opamiętał się. Aber auch die Versammlung hatte aus der Sache gelernt. Ale i całe zgromadzenie nauczyło się z tej całej sprawy. Und wenn dann so die Sache wieder gottgemäß in Ordnung gekommen ist. I gdy ta rzecz została załatwiona w sposób godny Boga. Da gibt es eine Sache, die ganz wichtig ist. To jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Die Bibel fordert uns auf zu vergeben, wie Gott in Christus uns vergeben hat. Biblia wzywa nas do przebaczania tak, jak ich Chrystus nam przebaczył. Und wie hat Gott uns vergeben? A jak Bóg nam przebaczył?
Er hat uns gesagt in seinem Wort. On powiedział do nas w swoim słowie. Ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Waszych grzechów i waszej bezbożności nigdy więcej nie wspomnę. So vergibt Gott. Tak właśnie przebacza Bóg. Das bedeutet, das was er vergeben hat, das holt er nie wieder hervor. To oznacza, że to, co on przebaczył, on tego nigdy więcej nie wspomni ani nie wyciągnie na jaw. So sollen wir auch vergeben. I dokładnie tak samo my mamy przebaczać. Wir stehen in Gefahr, es anders zu machen. A niestety my jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, że postąpimy inaczej. Da ist vielleicht eine Sache vorgefallen. Może jakaś rzecz zdarzyła się. Und in unseren Gedanken bleibt es immer, ach, das ist ja der. I my w naszych myślach gdzieś tam z tyłu mamy, a to właśnie jest ten, który to zrobił. Aber das möchte Gott nicht. Ale Bóg tego nie chce. Vergeben bedeutet wegtun. Przebaczyć to oznacza usunąć całkowicie. Vergeben bedeutet nie wieder hervorholen. Przebaczyć oznacza nigdy więcej tego nie wspominać ani nie wyciągać. So haben wir ein wenig gemeinsam anhand der Bibel nachgedacht über dieses ernste Thema. I wspólnie teraz mogliśmy się zajmować tym poważnym tematem. Die Zucht im Haus Gottes. Karność w domu Bożym. A wir haben auch dieses Beispiel der gottgemäßen Wiederherstellung gesehen. Ale i widzieliśmy też ten przykład tego odrodzenia zgodnie z myślami Bożymi. Und wir stellen fest, i stwierdzamy, auch diese Zucht ist ein notwendiges Mittel in der Hand Gottes. Również i karność jest koniecznym narzędziem w rękach Bożych. Er zieht uns, er erzieht uns, er zieht uns auf. On nas pociąga do siebie, on nas wychowuje i podnosi. Und dabei ist die Zucht auch ein notwendiges Mittel. I właśnie w tym tak wykonywanie karności jest tym niezbędnym czynnikiem. Wir wollen schließen mit dem Abschnitt, mit dem wir begonnen haben. Zechciejmy zakończyć tym urywkiem, którym zaczęliśmy. Johannes 13. Jan 13. Wir denken noch einmal an das Motiv des Herrn Jesus. Pomyślmy jeszcze raz o motywie Pana Jezusa. Er hatte die Seinen, die in der Welt waren, geliebt und er liebte sie bis ans Ende. On umiłował swoich i umiłował ich aż do końca. Welche Liebe? Jakaż miłość? In dieser Liebe lässt er uns nicht. On w tej miłości nas nigdy nie zostawi. In dieser Liebe muss er auch manchmal schmerzhafte Wege gehen. W tej miłości niestety musimy czasem iść bolesnymi drogami. Aber in dieser Liebe hat er ein Ziel im Auge. Ale w tej miłości on zawsze ma cel przed oczami. Und dieses Ziel ist glückliche Gemeinschaft mit ihm. A tym celem jest szczęśliwa społeczność z nim. Wir haben auch seine Haltung gesehen, in der er diesen Dienst der Fußwaschung ausführte. Widzieliśmy też jego nastawienie, w jakim on wykonał tą służbę umycia nóg. Stell dir das noch einmal vor. Wyobraź to sobie jeszcze raz. Der größte von allen. Największy ze wszystkich. Übernimmt den niedrigsten Dienst. On podejmuje tą najniższą służbę. Was für eine Demut. Cóż za pokora. Was für eine Geduld. Cóż za cierpliwość. Was für eine Liebe. Cóż za miłość. Er fordert uns auf, das gleiche zu tun wie er. On wzywa nas do tego, byśmy czynili dokładnie to samo co on. Und er fordert uns auf, die gleiche Haltung zu haben wie er. On wzywa nas do tego, byśmy mieli to samo nastawienie, które on ma. Aber am Schluss steht er, der Herr Jesus, groß vor uns. Ale na koniec Pan Jezus jest, widzimy go jako tego wielkiego. Wie viele Jahre kümmert er sich schon um dich? Jak wiele lat on już się troszczy o ciebie? Wie viele Tage war er schon tätig in meinem, in deinem Leben? Jak wiele dni on był czynny i pracował w twoim i w moim życiu? Wie oft habe ich ihn schon enttäuscht? Jakże często ja go rozczarowałem. Seine Liebe ist immer noch die gleiche. A jego miłość jest ciągle ta sama. Er gibt nicht auf. Ona nie przestaje, nie ustaje. Er kümmert sich weiter um uns. On nadal troszczy się o nas. Und er tut das, bis wir das Ziel erreicht haben. I on będzie to czynił tak długo, aż osiągniemy cel. Bis wir bei ihm sind in der Herrlichkeit. Do momentu, aż będziemy u Niego w tej chwale.
Was für einen Heiland haben wir? Cóż za Zbawiciela mamy? Wollen wir ihm ähnlicher sein? Czy chcemy być jemu podobni? Wollen wir angespornt sein, wirklich in Reinheit und in Hingabe an ihn zu leben? Czy nie chcemy być pobudzeni, by żyć w tej czystości i być jemu podobni? Und auch das, was wir in der Bibel über Zucht lernen, wirklich zu tun. I to, czego możemy się nauczyć z Biblii o karności, byśmy to też urzeczywistniali i wykonywali. On jest tego warty, byśmy w tym byli jemu posłuszni.